Raz poinformowałem rzeczywiście, że Czesław Michniewicz mnie zablokował, tylko że to było zaskakujące dla mnie. Tak. Dlatego, że ja nic mu nie zrobiłem, kurczę, i mnie zablokował, to mnie, to mnie zaskoczyło, to po pierwsze. A po drugie zdziwiło mnie to, że osoba na tak eksponowanym stanowisku, o której ja przez wiele lat wypowiadałem się tak pozytywnie, Zajmuje się takimi pierdołami, jak blokowanie mnie na Twitterze i na Instagramie. To mnie zaskoczyło, ale to nie było w zasadzie, patrzcie, zablokował mnie, nie ma dystansu. To w ogóle nie o to chodzi. Nie chcę, jakby być w centrum jakiejś naparzanki politycznej. Przykładowo. Jeśli na przykład nie wiem. Wiele poglądów Sławomira Mencana mi się może nie podobać przykładowo, ale podoba mi się sposób, w jaki on nagrywa swoje vlogi, no to będę skatalogowany albo jako jego ultrazwolennik, albo ultraprzeciwnik. Ja nie chcę wiesz, być wpuszczany właśnie w jakieś bańki, zwłaszcza, że mi taka dyskusja i w kontekście piłki, i w kontekście polityki, czyli Tutsi, Hutu po prostu mi nie odpowiada. Rozumiem argumenty tych osób, które się temu sprzeciwiają. Jakby to, to nie są argumenty pozbawione logiki. Logiki nie, ale czy jakbyśmy reklamowali samochody, to mieliby do nas pretensje, że ktoś się rozbił? Nie, wiesz, co, ale to nie jest dobre porównanie. To nie jest dobre porównanie, dlatego że hazard u nieodpowiedzialnych osób rzeczywiście może wywołać złe efekty. Tak samo, Samochód, też no samochód, samochód okej, u nieodpowiedzialnych no, osób też może wywołać złe Rozumiem, rozumiem. Jeśli chodzi o tę taką, nie wiem czy można powiedzieć nienawiść, ale jakąś niechęć, no to też to skręciło w takim kierunku, co widać było zresztą po plebistycie na sportowca roku, że jestem przekonany, znając Roberta Lewandowskiego i jego bliskie otoczenie. Że nie mi też to wstrząsnęło. Musiało to wstrząsnąć. No, jeśli ktoś kurcze ci sika na wycieraczkę non-stop, no to nie będziesz tego tolerował, żeby pokazywać, że masz dystans, że masz nasikanę na wycieraczkę, tylko w którymś momencie tak. na to zareagujesz. No tak mi się wydaje, kurcze. No, ja inaczej interpretuję po prostu te bloki. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z cyklu wywiadów na kontrze, a dzisiaj gość specjalny. Tomek Świąkała z Kanal Plus Sport. Dzień dobry. Aż się boję tej rozmowy i boję się tej kontry. Nie macie za co krytykować chyba. Nie wiem, no myślę, że może za coś jest, ale boję się nawet tej grafiki z tymi ogniami. O to chodzi. Trzeba na Wiadomo. tym YouTubie zwrócić uwagę. Wiadomo. E, słuchaj, czy dziennikarze sportowi to zawód pozbawiony jakiejkolwiek odpowiedzialności? E, wiesz co, no jest odpowiedzialność o tyle, że jeśli... Pokusisz się o jakąś całkowicie przestrzeloną przepowiednię czy prorostwo, no to gdzieś to wpływa na twój wizerunek, wpływa na Twoją wiarygodność. Jeśli mm, ludzie na przykład zauważą, że za bardzo siedzisz, nie chcę powiedzieć w kieszeni, ale po stronie na przykład jakiejś osoby, no to też tę wiarygodność masz zrujnowaną albo w jakiś sposób tam nadszarpniętą, więc wydaje mi się, że jakaś odpowiedzialność tutaj jest. Ale chyba minimalna, bo 99% Dziennikarzy na przykład przed zatrudnieniem Fernando Santosa mówiło, nie no super, super, dobry wybór, a jak mu nie szło, to no, fatalny, nie nadaje się, dobrze, że go zwolniono. I nic się, przecież ja też tak pewnie byłem w tym obozie, bo trudno było krytykować ten wybór. No i Nie ma to żadnego większego wpływu na, na nasz zawód, na nasze postrzeganie. Nie ma, ale na przykład ilu dziennikarzy kontrowało pomysł ściągnięcia słonego kitela? No są takie transfery, są takie ruchy, przy których wydaje ci się, że po prostu wszystko jest z góry logiczne. I ja staram się nawet na te całkowite niewypały transferowe, czy całkowicie niewypalone decyzje, patrzeć z takiej perspektywy, jak wyglądała sytuacja na przykład w danym momencie. Czy to miało sens, że raków sięga po kogoś takiego mhm. jak Sauny Kittel? No w sumie miało. Choć wiadomo, że lepiej byłoby ściągnąć pewnie takiego napastnika o takim profilu typowo pod raków, o jakim raków marzy. W kontekście Fernando Santosza, moja pierwsza myśl była taka, że. Mówiąc wprost, może być trochę za stary, że może mu się nie chcieć na tym etapie, że po tym wszystkim, co przeszedł z reprezentacją Portugalii, tutaj miałem taki znak zapytania, ale porozmawiałem sobie wtedy z Grześkiem Mielcarskim, który też porozmawiał z Fernando Santoszem, porozmawiałem z ludźmi z Portugalii, a oni mówili właśnie, że nie, że on cały czas ma ten zapał, no i w sumie po reprezentacji Polski jeszcze przejął Besiktasz, gdzie masz presję jakby nieporównywalną w ogóle do Polski, więc... Oczywiście wydaje mi się, że każdy z nas nabrał się na Fernando Santosza, ale jeżeli nabierają się ludzie, którzy robią research i zatrudniają kogoś, no to dziennikarze tym bardziej mają prawo się nabierać. Jeśli chodzi o jakieś tam, wiesz, przestrzelone mm, przepowiednie, na przykład ja byłem w teamie Paulo Souza, Mnie się to podobało, w jaki sposób on te reprezentacje rozwijał, ale a propos wyciągania jakichś tam różnych kwitów, na przykład co kto powiedział mm. po jakimś czasie, to nawet w trakcie pracy Paulo Souza albo na przykład na początku zwróciłem uwagę na koneksję jego agenta, że może być temat pod tytułem Turcja, Emiraty, ze względu na to, że Manuel Kazuda, czyli ojciec Hugo, ma po prostu jakieś tam wejścia, lub Brazylia. I to się sprawdziło, więc powiedzmy, że ta przepowiednia na przykład tutaj się sprawdziła, że ta Brazylia gdzieś tam może się pojawić. Ale z drugiej strony, no kurczę, no nie zakładałem, że w takich aż okolicznościach, przy, ok przy okazji aż takiej dezercji. Więc no było parę takich w top. Myślę, że nie ma też dziennikarza, bo nie wiem, czy do tego pijesz, ale który nie miałby tego typu przestrzelonych przepowiedni. Nie, nawet nie mówiłem konkretnie o tobie, tylko generalnie o całym środowisku, że tak naprawdę to, co my mówimy i to, co my robimy dla takiej yy, przestrzeni futbolowej nie ma większego znaczenia. Znaczy są takie, są, artyku są artykuły i materiały, które mają rzeczywisty wpływ jak ujawnienie afery premiowej, mhm. Ale to, czy dziennikarz X czy Z powie, że ten się nie sprawdzi, czy ten się sprawdzi, to nie ma większego znaczenia, bo potem on za 6 miesięcy może powiedzieć: No, nie sprawdził się, katastrofa. Wiesz o, no, to widać najbardziej po hiszpańskich mediach, które potrafią ci na przykład wypuścić 100 newsów transferowych, mhm. a potem wklejają starą grafikę, starą okładkę. I ja, ja, my informowaliśmy jako pierwsi, na przykład, więc tam jest taki fenomen. Ale zgadzam się z Tobą no w 100%. Dlatego ja na przykład czasami nie chcę silić się na siłę, właśnie na jakieś przepowiednie, że ktoś się sprawdzi na 100%, albo nie sprawdzi się na 100%, bo jest po prostu zbyt wiele zmiennych. Ja wolę na przykład w mojej pracy pokazywać argumenty, które każą mi sądzić, że się sprawdzi, plus argumenty, które każą sądzić, że się nie sprawdzi, i na koniec z tego wywnioskować, co jest bardziej prawdopodobne. Jeśli na przykład nagrywałem ostatnio taki odcinek, Dlaczego Robert Ewandowski tak bardzo podupadł przez ostatni rok to de facto odpowiedź jest taka, że ja nie wiem. Jak obejrzałem jego ostatni wywiad w food trucku, to wydaje mi się, że on też nie wie i to jest bardziej przerażające. Ale chciałem pokazać jakby na czym polega ten upadek. Czyli, że spadła liczba strzałów, spadła liczba kontaktów z piłką w polu karnym rywala, spadła liczba tego, tego, tego i tego. I wtedy rzeczywiście namacalnie, nawet byłbyś w stanie takiemu lewemu to pokazać, gdyby on ci powiedział, nie, wcale nie gram gorzej, no to pokazałbyś mu po prostu na liczbach, że że to wszystko spadło, więc ja w ten sposób staram się postrzegać moją pracę, żeby tak jakby jak najbardziej poszerzać obraz na przykład takiej sytuacji, jeśli chodzi o kulisy, ale też właśnie o statystyki. Mhm. A czułeś taką ojkofobię szczególnie na, na X-ie, dawniej Twitterze? Ja się y... przyzwyczaiłem jeszcze do X-a. Bawi mnie sformułowanie X, dawniej Twitter. Tak, no to, to też. Y, że polscy dziennikarze sportowi są B, najgorsi? Jest coś takiego? Moda krytykowania dziennikarzy, mam wrażenie. Ale wydaje mi się, że jeśli mamy postrzegać, bo to jest strasznie takie otwarte pytanie, mhm. jeśli mamy postrzegać dziennikarzy sportowych w Polsce na przykład przez pryzmat jakichś tam kiepskich bądź irytujących jednostek, no to rzeczywiście można dojść do takiego wniosku, bo zazwyczaj takie hasła padają w kontekście jakiejś całkowitej wtopy. O polscy dziennikarze sportowi i ktoś wrzuca jakiś artykuł Michała Białońskiego na przykład. No to jeśli miałbyś wyciągać wnioski na podstawie artykułu Michała Białyńskiego, gdzie nie zgadzało się ostatnio wiele faktów, na przykład na temat Wisły Kraków, no to można dojść do takiego wniosku. Niewiele się zgadza ale w artykułach jeśli... Michała Białyńskiego. No okej, okay, ale, ale jeśli na przykład miałbyś wziąć pod uwagę pod lupę artykuły Michała Trelli, którego ja uważam za absolutnie topowego dziennikarza, jeśli chodzi o wyciąganie wniosków z jakiejś tam rzeczywistości piłkarskiej, no to kurczę, no ja patrzę na gościa i dla mnie on jest lepszy niż dziennikarze El Pais, dziennikarze Marki, i dla mnie to jest taki poziom i taki styl trochę kikera na przykład. Mhm. Takie mega rzetelne zwrócenie uwagi po prostu na jakiś problem i rozpakowanie go do tego stopnia, że przeczytałeś to i kurczę, po pierwsze otworzył ci oczy na wiele rzeczy, zwrócił uwagę na rzeczy, o których ty byś nie pomyślał i na koniec jeszcze ci odbiera jakiekolwiek argumenty do dyskusji, bo nad wszystkimi się pochylił. Więc dla mnie to jest po prostu mistrzostwo i gdybyśmy mieli na przykład postrzegać dziennikarstwo sportowe przez pryzmat takich jednostek, no to dojdziemy do wniosku, że jest świetne. Czy Piotrek Koźmiński na przykład. Ale no nie wiem, no masz yy, przykład Tomka Włodarczyka, który produkuje setki newsów w tym momencie i ustawił się tak naprawdę jako taki Fabrizio Romano z Polski, bo podaje tego multum. Ale on zawsze będzie postrzegany, niestety, przez pryzmat na przykład newsów, które się nie sprawdziły. Czyli podać ci 20 newsów o transferach. Lechi, Jagieloni, korony, piasta i tak dalej, ale wyłoży się na jakimś tam kolejnym transferze, i potem jak ten syzyf znowu musisz toczyć, wiesz, te kule. Mhm. Więc nie uważam, żeby ci dziennikarze ogólnie byli źli. Wydaje mi się, że jest ja z wielu bardzo dobrych. Też nie uważam, ale uważam, że opinia jest średnia. No jest pewnie średnia, jest pewnie średnia. Ale to wiesz co, Twitter też trochę działa na zasadzie takiej, takiego efektu kuli śnieżnej. Czyli po pierwsze. Jak na przykład pojawia się jakaś afera, to ona trwa bardzo krótko, bo tych afer jest strasznie dużo, plus Twitter lubi tak skumulować swoją energię przez jakiś krótki czas, na przykład na jakąś aferę, a później skupia się na kolejnej. I wydaje mi się, że na przykład jeśli zdarzają się jakieś wtopy wizerunkowe teraz, to z jednej strony ty możesz sobie nadwątpić tę wiarygodność, ale z drugiej strony za chwilkę ktoś zapominał o tej aferze i idzie w kierunku kolejnej afery, więc... Wiesz, co? Ja w ogóle czasami patrząc na Twittera, to wydaje mi się, że wszyscy we wszystkim są najgorsi, więc nie wiem, czy można, czy można sugerować się tym aż do tego stopnia. I wydaje mi się, że trzeba mieć do tego też jakiś zdrowy dystans. I na przykład, ty po tylu latach w tej branży, jeśli zrobisz jakiś wywiad czy napiszesz artykuł, to ty wiesz, czy, czy zrobiłeś to dobrze. Niezależnie od tego, czy dostaniesz pozytywny feedback, czy negatywny. Mhm. To wiesz, czy wykonałeś tę robotę dobrze, czy słabo. A zdarza się bardzo często, na przykład na Twitterze, że jak ktoś jest bardzo nielubiany. To Zrobi coś fantastycznego, no to będą go jechać po prostu do spodu. Cokolwiek by zrobił, to będą go jechać. No teraz kanał sportowy tak ma. Tak, tak, to Co by nie zrobili? To Wiesz to... Co, dam ci taki przykład. Ostatnio mi mignął y, jakiś taki tweet z wypowiedzią Tomka Smokowskiego na temat Jurgena Klopa. Jakaś wypowiedź, połączenie do jakiegoś programu, i tam Smok zasugerował coś w stylu: Ja wiedziałem, że Klop poda się do, do dymisji. I tak patrzę na tego tweeta, a tam multum reakcji w tej takiej chmurce. Się, kurczę, co on tam powiedział, że to się odbiło aż takim echem. Przesłuchałem, w sumie nie powiedział tak naprawdę niczego szokującego. No, jeśli, ogląda, jeśli on jest kibicem Liverpoolu i ogląda wszystkie te mecze, słucha tych wszystkich konferencji, to może dojść do wniosku, że jakiś trener jest wypalony. Ja tak miałem na przykład z Xavi. No Szawi wygląda na trenera całkowicie wypalonego i zresztą to później potwierdził. I była taka jazda po nim po prostu za to, że wtedy się zorientowałem, że w zasadzie cokolwiek on zrobi, no to będzie pewnie długo znowu odbudowywał ten wizerunek swój na Twitterze. Więc no trzeba mieć twardą skórę i trzeba trochę podchodzić do tego, mimo wszystko, z jakimś takim dystansem, bo są pewne osoby, które cokolwiek zrobią, to będą dobrze oceniane. A są osoby, które będą robić same. Znaczy, wiesz, co mam na myśli? Po prostu, jeśli ktoś ma pozytywny wizerunek. No nie, tak wiem, jak nie... Ty. nie, ale wiesz, co nie wiem? Ja, jak patrzę na Twittera, to wcale nie odnoszę takiego wrażenia. W innych social mediach być może tak, ale na przykład, nie wiem. Masz przemka ludzkiego. Gdyby teraz przemek Rudzki na przykład napisał jakiś mega artykuł i wrzuciłbyś go na Twittera i podpisał, że to napisał przemek ludzki, to byłaby jazda. Gdyby Ale przemek ludzki gdybyś... teraz zrobił wywiad z Messim, wszyscy by powiedzieli, Ale... że nudny. Jeszcze przed... Ale to nawet nie o to mi chodzi. Tylko, że gdyby, gdyby przemek Rudzki napisał artykuł i podpisałby się pod nim, kto jest taki lubiany. Ty. Kuba nie, no nie, nie sądzę. Ale taki jednoznacznie lubiany, taka, taka osoba... No, która... Ja się będę opierał, że ty. To, to ja, myślę, nie... że, ja myślę, że nie, ale dobra, Leszek Milewski. Dla mnie Leszek mhm. Milewski jest takim gościem, który totalnie nie wzbudza negatywnych emocji. Gdyby Przemek Rudzki napisał ten artykuł i pod, byłby podpisany Leszek Milewski, to ludzie by go spropsowali. I to nie jest żadne deprecjonowanie Leszka, który jest super dziennikarzem. Tylko zmierzam do tego, że jeśli kogoś lubisz na przykład, to będziesz pozytywnie oceniał jego pracę. To tak wygląda. Dlatego na przykład wiesz, mnie czasami aż świerzbi, żeby wypowiadać się na jakieś różne tematy polityczne, no bo mam swoje poglądy i, i tak dalej, i wiele rzeczy mnie irytuje, ale ja też mam świadomość, że ja w ten sposób, może to jest nieodpowiedzialne zachowanie z mojej strony, ale ja w ten sposób tak naprawdę zostanę przez wiele osób skatalogowany w jednej bańce i wiele z tych osób. Będzie na przykład uważało mnie za fatalnego komentatora, nie dlatego, że ja położyłem jakąś transmisję, tylko dlatego, że na przykład opowiedziałem się po stronie jakiegoś polityka. No to nie zostałeś zakładnikiem tych osób? Doszedłeś do tego momentu, którego oni chcą, żebyś się bał coś napisać? Ale ja mówię tylko o polityce. No tak. Bo ja chcę, a nie, bo ja, ale ja się nie boję czego napisać na przykład w kontekście Realu czy Barcelony. No ale nie piszesz o polityce. A, no, a jesteś dziennikarzem piłkarskim. No ci świeżbi. No świeżbi mnie. No dobrze, ale o pogodzie czasem napiszesz, a nie jesteś dziennikarzem o pogodzie. Nie napiszę o pogodzie. Nie, nie napiszę o pogodzie. Nie, no pewnie nie, nie piszesz tylko o sporcie, tak? Gdzie... Właśnie głównie piszę o sporcie. No, ale na pewno zdarzył się tweet nie o sporcie, o jakimś filmie, tak. o serialu mhm. i tak dalej, tak? Mhm. Ale nie jesteś dziennikarzem filmowym, więc nie kupuję tej, wiesz, że nie możesz... Ale o polityce. jakie znaczenie ma film na nasze życie? Wiesz, no polityka ma wpływ na nasze życie. Jeśli ja na przykład widziałem, w jakim kierunku idzie polska edukacja mhm. i... Mam gdzieś z tyłu głowy, na przykład, że mój syn za kilka lat pójdzie do szkoły, no to są pewne tematy, które mnie irytują. I szczerze mówiąc, ja się wypowiadałem nawet na te tematy. Nie, mu wywiadził u Janusza Basałaja. Mówiłem Ty? o tym otwarcie, więc no, są pewne tematy... Ale którzy... na Twitterze masz, masz obawę, bo tak jak mówiłem... Ale w, nie, zakłada... ale wiesz co, akurat w tematach edukacji kilka razy się wypowiedziałem i też oczywiście tam jakiś tam oklep zebrałem na przykład, mm -hmm. jak skrytykowałem w, y, pomysł wprowadzenia wprowadzeniem łaciny na przykład do szkoły, bo ja uważam, że to jest całkowita strata czasu. Rozumiem pewne, jest... rozumiem pewne argumenty osób, które są za tym, żeby ta łacina była wprowadzona, ale na przykład to skrytykowałem, bo sam to przeżyłem, i wydaje mi się, że w tym temacie jestem dość wiarygodny i uważam, że jest to strata czasu. Jest lepiej nauczyć się dwóch innych języków w tym czasie i one ci się bardziej przydadzą. I też zbudują ci pewną podstawę, taką jaką może ci zbudować łacina, jeśli będziesz miał do tego odpowiednie podejście. Więc jeśli są tematy, które tak prospołecznie rzeczywiście mi siedzą na łbie, no to nie mam oporu, żeby się przed tym wypowiedzieć. Ale nie chcę jakby być w centrum jakiejś naparzanki politycznej przykładowo. Jeśli na przykład, nie wiem, Wiele poglądów Sławomira Mencana mi się może nie podobać przykładowo, ale podoba mi się sposób, w jaki on nagrywa swoje vlogi, no to będę skatalogowany albo jako jego ultrazwolennik, albo ultraprzeciwnik. Ja nie chcę wiesz, być wpuszczany właśnie w jakieś bańki, zwłaszcza, że mi taka dyskusja i w kontekście piłki... I w kontekście polityki, czyli tuc i Hutu, po prostu mi nie odpowiada. Mm -hmm. Ale masz czasem do, dość, dość Twittera, dość ludzi, którzy za jednego lajka like by sprzedali swoją matkę. To jest paradoksalne, bo Twitter jeszcze mało płaci za te. za te ja przelewy podostawałem z tego. Ja Twittera. tydzień temu zarobiłem 48 zł. A to więcej zrobiłeś? Niż tak, to, niż ty? Tak, tak, tak. Nie, czekaj, przepraszam. W poprzednim, to, w poprzednim ja zrobiłem więcej, ale biorąc pod uwagę chyba jeszcze poprzedni, to byś zarobił więcej. Tak 48 wydaje. zł, ale za. Premium trzeba zapłacić 44, chyba, więc 4 zł na plusie. Tylko, że wiesz co, ja to premium też wykupiłem pod takim kątem, że to ci chyba jakoś bardziej zabezpiecza konto, tak? Że tak, że no, masz jeśli... stopniowo no właśnie, że jeśli ktoś ci to konto na przykład przejmie, no to no uważam, że jest to tego warte po Wie. prostu. To no nam ostatnio zabrali, ale już odzyskaliśmy na szczęście. W każdym razie, mm -hmm. czy nie masz dość siłowości tego portalu, tego już naprawdę takiego strasznego hamstwa? Bo to jak ja lubię sobie pożartować i, mm -hmm. i mam duży dystans, ale czasem co widzę, to się działo w kontekście Roberta Lewandowskiego, że mu nie idzie, czy dzieje się teraz w kontekście w kontekście Anny Lewandowskiej, że ona ma takie czy inne zdjęcia, mówię, co ci ludzie robią z życiem poza tym Twitterem? Bo to jest dla mnie przerażające. Wiesz co? No ja się zorientowałem po prostu w kontekście Roberta Lewandowskiego, że nie da się prowadzić dyskusji na ten temat na Twitterze. No Ja wolę, wiesz, wygłosić swoje expose na YouTube, po prostu co ja sądzę na ten temat. Bo teraz był mecz Deportivo Alaves i to był pierwszy taki mecz od jakiegoś czasu, w którym moim zdaniem Robert Lewandowski zagrał porządnie, plus zachował się super w akcji bramkowej, super przygotował sobie piłkę do oddania strzału, mega finalizacja i ogólnie cały ten występ pod takim względem fizycznym, technicznym, wreszcie to był taki lewy, na którego człowiek długo czekał. Gdybym wrzucił takiego tweeta, to wiesz co by się tam działo? Że zagrał dobry mecz, a gdybym wrzucił tweeta, że spodziewałem się więcej, to byłoby to samo. Tylko, że po prostu z dwóch całkowicie różnych obozów. Nie wiem, mam wrażenie, że tam nie da się już prowadzić takiej normalnej, merytorycznej dyskusji, właśnie na temat Roberta Lewandowskiego. A wiesz, a fakty już tak zupełnie na chłodno, na logikę są takie, że im więcej goli Robert Lewandowski będzie strzelał, tym więcej my będziemy mieli pracy i pieniędzy. No taka jest prawda, dopóki będzie jakiś fenomen reprezentacji polskiej, nie wiem, gwiazd polskiej piłki, to będzie dla nas lepiej. Rozmawiam na. dla, dziennikarze. dla dziennikarze, oczywiście, że tak. No oczywiście tak, jak nie pojedziemy na euro. No to dla kilku firm moim zdaniem z tej branży to będzie słabo, bardzo słabo. Doskonale zdajesz sobie z tego sprawę. Nawet wiem, Nie mówię, o kim? nie mówię o weszło. No, nie naszło, no wiem o kim mówisz. No oczywiście, że tak. Ale to nie jest żadna tajemnica. No od tego ci zależą wiesz budżety sponsorskie i tak dalej, gdzie jeśli mamy do czynienia z jakimiś wielkimi firmami, które zatrudniają wiele osób i w dużej mierze, ja nie wiem w jakiej mierze, ale w jakiejś mierze jesteś uzależniony od sukcesów reprezentacji, no to to może być trudna sytuacja, zwłaszcza jeśli masz biznes w trudnej właśnie mm -hmm. sytuacji. U mnie oczywiście to też w jakiś sposób na mój biznes wpłynie, ale ja sobie to prowadzę w zasadzie sam z żoną, więc jesteśmy w stanie funkcjonować. No ale ja też widzę na przykład w Kanal Plus, że oglądalności meczów Roberta Lewandowskiego, aczkolwiek ostatnio nie sprawdzałem, jak strzela i jak nie strzela, no to wiesz, no to jest przepaść, nie? Czy, czy tych ludzi jeszcze ostatnie zdanie ten temat z to nie bardzo obchodzą nasze budżety. Bardziej mm -hmm. pytałem Ciebie o to, czy Ty rozumiesz, aż takie natężenie tego hejtu wobec niego. No to jest jednak gość, którego można krytykować za wiele rzeczy, jak na przykład za to, że jest słabym kapitanem w kadrze. Tak. ale Co robiłem zresztą. Co ja też robiłem. Natomiast coś jednak dla tej polskiej piłki zrobił. I całkiem no tak, dużo. Oczywiście. A ja mam wrażenie, że są ludzie, którzy obecnie czerpią sadystyczną wręcz radość, że mu nie idzie. Ale wiesz co, był taki moment, kiedy Lewy udzielił tego wywiadu świętemu do w którym przewiózł się tam po pzpn i tak dalej i mnie wiele zachowań lewego jako kapitana nie podobało się i często dawałem temu wyraz ale wtedy też napisałem coś takiego i na moim kanale powiedziałem że kto ma mandat żeby wypowiadać się na temat polskiej piłki organizacji, profesjonalizmu i tego jak ona ma być zorganizowana jeśli nie lewy no kurczę to jest pierwsza taka osoba i on naprawdę ma prawo się wypowiadać na ten temat i Uważam, że my też powinniśmy go słuchać i nie ma w tym zupełnie nic złego. I oczywiście to też wywołało jakąś taką wiesz, gwałtowną reakcję ludzi, że a przecież powiedział to, powiedział tamto i tak dalej. No nie jest postać bez skazy. Ja uważam, że on chciałby bardzo być postacią bez skazy, ale nie jest, bo wiele jego zachowań było, co wynika pewnie z jakiegoś takiego braku naturalności, że... Kalkulujesz bardzo wiele rzeczy, jak powinieneś się zachować, a koniec końców nie do końca wiesz, jak się zachować. Ja widzę coś takiego po prostu u Roberta Lewandowskiego, aczkolwiek ostatnio trochę rzeczywiście wydaje mi się, że puścił i, i wyluzował, no ale kurczę, no, my nie możemy gościa zdeprecjonować całkowicie. I jeśli on odejdzie z tej Barcelony jako piłkarz wypychany, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie i odejdzie po jakichś długich seriach bez gola. To ja na koniec tej kariery kurczę, powiem może czapki z głów. Nawet mimo, że ktoś może być z nie, y, niezadowolony z jego ostatnich występów w Barcelonie. Ja uważam, że jedno po prostu drugiego nie wyklucza. To jest jeden z najlepszych piłkarzy na świecie ostatniej dekady. Niezależnie od tego, wiesz, co się dzieje teraz, ale wracając właśnie do tego poprzedniego pytania, na tym polega główny problem, że ja nie wiem. Ja nie mam pojęcia o co chodzi. Że to tak siadło. Z nim czy z nim? A jeśli chodzi o tę taką, nie wiem czy można powiedzieć nienawiść, ale jakąś niechęć, no to też to skręciło w takim kierunku, co widać było zresztą po plebistycie na sportowca roku, że jestem przekonany, znając Roberta Lewandowskiego i jego bliskie otoczenie, że nimi też to wstrząsnęło. Musiało to wstrząsnąć. Mhm. No, to prawda. Myślę, że jednak zasłużył na bycie w top 10. No, bo moim zdaniem też zasłużył. Król też zasłużył. To, to, to też o tym pisałem król Strzelców w końcu. Ale dobra, wracając do, do tej naszej branży dziennikarskiej, zacząłeś ten temat, ale Janusz Basała... Ale przepraszam, mhm. że ci przerwę. Wydaje mi się, że skala tych wszystkich rzeczy, których, które się zaczęły dziać wokół Roberta Lewandowskiego i tych tematów, które ty poruszyłeś, skoro sztab lewego w pewnym momencie zaczął jakoś tam nawet walczyć z kwejkiem, to to pokazuje, że ich to rusza. Że to nie jest tak, że na przykład, jeśli śmieszki twitterowe będą y, kręcić tę swoją typową bekę i produkować tweety, które będą miały zasięg na poziomie setek tysięcy, bo dzisiaj każdy teoretycznie może coś takiego zrobić, to nie jest tak, że to do nich nie dociera. To mhm. musi docierać. Do, wydaje mi się, że do każdego to dociera, bo możesz się, wiesz, zamknąć, postawić na takie hermetyczne życie, ale zawsze do ciebie coś dotrze, nie? Nie masz możliwości takiej, żeby ktoś nie napisał, nie wiem, do twojej partnerki, do twojego brata, kogokolwiek. Mhm. I trochę boleć. No pewnie tak. A wracając do dziennikarstwa, Janusz Basaj nie pociągnął tego tematu, a zacząłeś. Dlaczego uważasz, środowisko dziennikarskie za fałszywe? Yy, wiesz co? No bo jest wiele osób, które mówią jedno za plecami, a drugie jak cię widzą. I to jest taka no, to jest taka branża, tak bym powiedział. Uważam, że to jest branża bardzo kolorowa, o której gdyby powstała jakaś książka i yy, yy, taki portret, taki nie wiem w stylu, jak kiedyś pisał Janusz Atlas te różne postaci. No to byłaby bardzo interesująca galeria. Mhm. A coś takiego cię spotkało? No, spotykałem mnie takie takiej A kto taki? Nie wiesz co, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebym to wyciągał, szczerze mówiąc. Nie ale... No, bo znaczy ja zawsze wychodzę ale z tego by... założenia, że jak mówimy A, to warto powiedzieć B. No, ale to wywołałbym po prostu jakąś megadramę tutaj, więc napisałem tej osobie, mhm. która, że tak powiem, znalazła mi za skórę, co sądzę na jej temat i tyle, nie ma relacji, mhm. że tak powiem. Ale jakby coś się wydarzyło chociaż tak? No, no. no wiesz co, jeśli ustalasz sobie z kimś, że coś sobie mówicie na przykład, i, ale, że coś na, ale że coś nie wychodzi poza dane grono, po czym ty o jakiejś swojej decyzji informujesz kolejne osoby, a te kolejne osoby ci mówią, tak, tak, słyszałem od tej osoby, słyszałem od tej osoby, słyszałem od tej osoby, to trochę ci ręce opadają no, i, i tak dalej. Al, albo potem słyszysz właśnie jakieś niestworzone teksty na swój temat, no to, to jest takie, wiesz... Nie wiem, z czego to wynika, ale no, tu jest dużo takich brudnych gierek w tej branży. no Nie ma o czym mówić. Mhm. Ale z czego to wynika? Z walki o stołki, które są jednak ograniczone? Wiesz, co chyba nie do końca stołki, bo, bo to tutaj nie ma takiej rywalizacji korporacyjnej, że jakiś dyrektor chce wskoczyć na stanowisko jakiegoś tam dyrektora, nie? No w TVP Sport e... trochę tak było. No w TVP Sport być może tak, ale no mnie na przykład nigdy takie stanowiska kompletnie nie interesowały, więc więc akurat tutaj pewnie nie byłbym dobrym adresatem tego pytania, no ale nie wiem, no jest dużo jakiejś takiej yy, zawiści, że tak powiem. No, mi się wydaje, że to wynika właśnie, z ten krąg jest dość mały jednak. No na pewno, na pewno, wiesz, no jeśli, kurczę, no jeśli ktoś, nie wiem, gdzieś się dostaje do pracy, no to ktoś inny się nie dostanie do tej pracy. Jeśli ktoś z kimś współpracuje albo mhm. ktoś komuś udzielił jakiegoś wywiadu, no to nie udzielił się mu rzeczy innej osobie, no i się zaczyna, wiesz, Mielenie różnych tematów, więc. A że ta branża jest bardzo specyficzna i, i różni ludzie się spotykają właśnie na różnych bankietach, o różnych tematach się rozmawia i tak dalej, no to to wszystko dociera. A często problem jakichś tam pojedynczych osób, z którymi ja miałem problem, polegał na tym, że mnie generalnie ludzie lubią, tak mi się wydaje, w tym środowisku przede wszystkim. Nie mam na myśli kibiców, tylko po prostu ludzi, z którymi ja współpracowałem, bo po prostu wydaje mi się, że nikomu żadnej krzywdy nie zrobiłem. Na takiej zasadzie. Yy, I że jeśli ktoś na przykład coś mówi na mój temat, to do mnie to wraca błyskawicznie. Więc ja wyciągam sobie jakieś tam wnioski i tyle. Nie będę się na nikim mścił. Yy, jedyna taka rzecz, przy której ja realnie mam wyrzuty sumienia do siebie, gdzie uważam, że postąpiłem źle i za to przeprosiłem, to była taka sytuacja, gdzie rozmawiałem z pewnymi osobami na temat współpracy i te rozmowy trwały rzeczywiście bardzo długo. Yy, ale miałem bardzo dużo wątpliwości i yy, nie było jeszcze nic podpisane i tak dalej, ale na koniec, naprawdę na koniec powiedziałem, że kurczę, ja tego nie czuję i że bardzo przepraszam, ale, ale nie chcę w to wchodzić. Yy, uważam, że zachowałem się wtedy nie ok, że te osoby miały pełne prawo mieć do mnie pretensje, że zrobiłem to na końcu. Przeprosiłem za to, jeśli są w jakiś sposób na mnie zdenerwowane albo rozgoryczone, tak jak mówię, rozumiem to. Być może czas czy rany, być może nie, ale tak jak mówię, no nie robiłem nikomu żadnego świństwa na przykład. A no różne historie się w tej branży zdarzały, więc. Mhm. A czy, a propos współprac, jak reagujesz na krytykę, że dziennikarze nie powinni reklamować bukmacherów? Wiesz co, to jest temat wielowątkowy, bo ja rozumiem te argumenty. Rozumiem te argumenty, które się pojawiają w kontekście tego, w jaki sposób hazard może komuś wpłynąć na życie i tak dalej. Tylko tak, po pierwsze, każdy jest odpowiedzialny za swoje działania. Czyli ja nie jestem odpowiedzialny za to, że tak jak często tam ludzie piszą, przegrałem dom czy, czy coś w tym stylu. Bo ja na przykład sam jak gram w zakładach bukmacherskich, to za drobne stawki. W sensie ja nie mam na przykład żyłki hazardisty I mam jakiś tam budżet, w tym momencie pewnie na tym koncie, 100, kilkadziesiąt złotych, coś w tym stylu, i po prostu rzucam sobie zazwyczaj na zakładach live jakieś drobne stawki po 5%, po 10 zł, dosłownie po 15 zł na, na jakieś wydarzenie. To po pierwsze. Po drugie, tak naprawdę cała ta branża opiera się na zakładach bukmacherskich. Tak to wygląda. Czy to na przykład kibicom się podoba, czy nie. Tak to wygląda nie tylko w Polsce, ale również w wielu innych krajach. Polska nie jest jakimś wyjątkiem, w którym dziennikarze, czy byli piłkarze reklamują zakłady bukmacherskie, bo tak to też wygląda w Hiszpanii, w Brazylii. Mówię o tych rynkach, które ja przede wszystkim śledzę. To jest raz. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, bo ostatnio rozmawiałem z jednym z naszych wspólnych znajomych, z takim dziennikarzem, który ma moim zdaniem jednoznacznie dobrą opinię, i zapytałem go właśnie o, o współpracę, bo różne miewał, ale w tym momencie nie ma. I zapytałem go. Czemu nie ma? No powiedział, że po prostu w tym momencie propozycje nie są dla niego satysfakcjonujące, ale z drugiej strony wyobraź sobie taką sytuację. Ty na przykład pracujesz w WESZŁO i ty mógłbyś powiedzieć dobra, ja nie chcę podpisywać żadnego kontraktu. Nie chcę mieć takiej współpracy. Ale jak, jeżeli na przykład narzucić coś takiego pracodawca albo te wszystkie reklamy będą w artykułach, które ty piszesz albo w transmisjach, w których ty się pojawiasz. No to co? Ja na przykład mam współpracę z Fortuną i teraz prowadziłem program w Kanal+, Plus, w którym było lokowanie innej firmy bukmacherskiej. Mm -hmm. Ci bukmacherzy są wszędzie. No, taka jest prawda. No ale... Ja jestem za... Słuchaj, powiem Ci tak. Ja uważam, że to no, nic bo... złego reklamować Ja też uważam, że to nie jest nic złego, natomiast rozumiem argumenty tych osób, które się temu sprzeciwiają. Jakby to, to nie są argumenty pozbawione logiki. Logiki nie, ale czy jakbyśmy reklamowali samochody, to mieliby do nas pretensje, że ktoś się rozbił? Nie, wiesz co, ale to nie jest dobre porównanie. To Dlaczego? nie jest dobre porównanie, dlatego że hazard u nieodpowiedzialnych osób rzeczywiście może wywołać złe efekty. Tak samo samochód. Samochód, też samochód, samochód okay, u nieodpowiedzialnych no. osób też może rozumiem, złe rozumiem. efekty. Rozumiem, rozumiem. Wiesz co, ale to jest jakby dokładnie te same argumenty, tych samych argumentów można uczyć w kontekście reklamy alkoholu. I tutaj można mi zarzucić brak konsekwencji, bo te propozycje odrzucałem, a to były propozycje mega dobre. Mega. Po prostu kurczę, tutaj miałbym taki zgrzyt. Mhm. Natomiast moim zdaniem trzeba też ludzi edukować w ten sposób, żeby te zakłady bukmacherskie nie kojarzyły się od razu, znaczy inaczej, może nie, żeby się nie kojarzyły, ale żeby ludzie, którzy na przykład rozpoczynają grę, traktowali to po prostu jako fan, jako przyjemność i bez przegrywania domów, tylko po prostu jako rozrywkę. Wiesz że w ogóle, ile, ile ja mam tak na marginesie pytań na przykład o typy jakichś tam poszczególnych meczów, to z tego są po prostu setki non stop, nie? Mhm reklamowanie zakładów bukmacherskich jest legalne i wiesz, my, my nie możemy być odpowiedzialni po prostu za to, że ktoś podjął taką albo nie inną, albo jakąś inną decyzję. Mhm. No tak uważam. Ale ja uważam, że ludzie też. Jest to pewna hipokryzja, że są te zarzuty, a z drugiej strony ci sami ludzie nie mają problemu z tym, że piłkarze ich klubów tutaj tego bukmachera mają. Wiesz co? Ja tak ostatnio sobie odpaliłem z ciekawości, bo wiadomo, że do mnie tam sporo osób też ma o to pretensję właśnie o reklamowanie. Bukmachera i pojawił się komunikat, że Wisła Kraków ogłosiła współpracę z Bukmacherem. Nie, pamię nie pamiętam jakim nawet, ale w każdym razie, wiadomo Wisła jest, Wisła jest klubem, który potrzebuje pieniędzy, który ma taką sytuację, jaką ma i weź sobie par komentarze pod tym tweetem, mhm. czy tam jest na przykład krytyka za reklamowanie Bukmachera, tak żeby pokazać jak inny jest w ogóle odbiór tego wszystkiego. Tam są gratulacje, że ktoś pozyskał nowego sponsora. Zakłady bukmacherskie są sponsorem piłki nożnej, tak mówiąc ogólnie, w wielu krajach. Tak to wygląda. Jeśli na przykład ja odrzucę jakąś tam ofertę i pójdę do programu, który będzie sponsorowany przez Bukmachera, przecież no, praktycznie wszystko jest sponsorowane przez Bukmachera tutaj. Mhm. Każda transmisja. Nie jesteś w stanie od tego uciec tak naprawdę. Musiałbyś wprowadzić prawo, które tego zabrania, co byłoby bez sensu. Bo pozbawisz klubów piłkarskich bardzo dużych pieniędzy. Przecież tak było przez pewien czas. No i kluby zaczęłyby się buntować. Tak jak mówię, ja rozumiem argumenty tych ludzi. Ja nie będę tutaj, wiesz, zbijał tych argumentów na zasadzie, że nie macie racji, nie macie racji. Pewnie wiele osób ma rację. Tylko, że ja nie przyjmuję po prostu odpowiedzialności za to, wiesz, że ktoś przegrał jakąś kasę. Mhm. Jak, nawet żartobliwie. Ktoś mi tam napisał, że. E, to są wiadomo, oczywiście, żarty. Taki typ, typowy Twitterowy trolling, że postawiłem cały dom, czy coś tam. Ja mówię, no to wycofaj kupon. No kurczę, nie stawia się całych domów. Mhm. Ja jako dzieciak, nie wiem, z dziadkiem chodziłem i stawiałem kupony za dwa złote, wiesz, na 40 wydarzeń na przykład, nie? Ale, Ale, Ale są... nie obudziła się we mnie, wiesz, nigdy jakaś taka żyłka hazardzista. Są też, są też w, w branży dziennikarskiej ludzie, którzy. Od, odcinają się od tego i nie chcą. Ja nie to problemu, rozumiem, tylko ja tu widzę pewną hipokryzję, że potem. Ale ci sami ludzie występują w programach obrębowanych bukmacherami. Ja miałem taką sytuację pod koniec, w ile O tym właśnie chciałem yy, do tego dojść. To proszę. Że, znaczy, nie, popowiedz. Chodziło mi o to, że występują w tych programach mhm. i tutaj muszę być złośliwy, twój szef kołodziejczyk. Ja nie chcę się wypowiadać. Ja wiem, że, ja, ja, wiem, że, ja wiem, że się nie wypowiesz. Bo to... ja ro... mówię ci, ja rozumiem ten punkt widzenia. To, ale on ja ma... jest przeciwko, ale Canal Plus ma swoje reklamy, tak? Więc mi się to nie dodaje. O to mi chodzi tylko. No to musiałbyś jego zapytać. Nie wiem, tylko ja nie, nie chcę wiesz, wypowiadać się Jasne, ja na czyjś temat. I przedstawiać jego światopoglądu. No, rozumiem jego podejście, że odrzucał na przykład te propozycje i tak dalej. No dla mnie to jest klarowne. Znaczy ja nie rozumiem, ale... ja, jeden do drugiego mi się nie dodaje, ale ok, ale mówiłeś, powiedziałeś, eee, czy, że 11. No była taka sytuacja w Eleven, że na przykład, ale nie wiem, czy wy nie mieliście na weszło czegoś też w tym stylu, mhm. przez moment, że pracodawca mnie poprosił, żebym ja wrzucał jakieś tam kupony w ramach mojej pracy w Eleven. No, to wiesz... Czyli tak naprawdę ty możesz się sprzeciwiać, że nie chcesz w ogóle na przykład całkowicie tego robić. Nie mówię, że ja się sprzeciwiam, mhm. ale mógłbyś. A potem pójdziesz do, do jakiejś tam pracy i pracodawca, który ma pieniądze z zakładów bukmaerskich, może od ciebie oczekiwać, żebyś ty też w jakiś sposób to wrzucił, bo dzięki temu potem jest na przykład kasa na program i tak dalej. A powiedziałeś przykład Michała Kodzieczyka. W pewnym momencie, nie wiem, mam nadzieję, że nie będzie miał do mnie o to pretensji, ale akurat tutaj stanę w obronie, bo była taka sytuacja, jak on robił te swoje wywiady Jeżdżąc samochodem. Tak. I na przykład podobne wywiady robi, yy, uciekło mi nazwisko, taki były dziennikarz TVN, Biznes i Świat, bardzo dobry. Jeździ z ludźmi, na przykład była fascynująca rozmowa z człowiekiem, który założył Green Coffee. Rewelacyjny jeden z najlepszych wywiadów, jakie działałem ostatnio na Łukasz Kijek się nazywa. do yy, mi ten wywiad, tak. Rewelacyjny wywiad, naprawdę otwiera oczy w ogóle, wiesz, na to, jak się buduje kawiarnie. Do czego zmierzam? Jeśli powstał taki program, który jest brandowany jakąś marką samochodową, to ta osoba, która załatwiła ten deal i robi wywiady z aktorami, ze sportowcami i tak dalej, odniosła sukces, bo przyniosła pieniądze do firmy. Jeśli ty na przykład za te pieniądze potem jesteś w stanie zatrudnić dodatkowo trzech reporterów albo stworzyć dodatkowy format, który nie będzie tak rentowny, to to jest dobre, że on tam jeździł, czy to jest złe? Bo to jest dobre, bo jeśli tobie się ten program nie podoba, to nie musisz go oglądać. To jest przerywnik, wiesz, to jest tak, jak to moje Delegends było, i tak dalej. To jest przerywnik. Jeśli ci się nie podoba, to po prostu tego nie odpalaj. Zmierzam do tego, że wiesz, bo do, yy, to jest też kwestia tego, jak na przykład ty patrzysz ogólnie na nie ty, ale kibic, yy, na sponsoring na przykład na, na swoich kanałach. Yy, tak naprawdę, gdyby nie jakieś tam współpracy, to ja nie mógłbym robić dodatkowo tych wywiadów, które w tym momencie robię. No, Jedna rzecz gdzieś wpływa na drugą. I tak samo wiesz, jest z telewizji. Nie, nie wiem, czy myśmy się dobrze zrozumieli. Mi chodziło o to, że dziwi mnie jego krytyka tego, mm -hmm. jakby to, no tej sytuacji, kiedy Kanal Plus faktycznie jest wypełniony reklamami Bukmacherów. I ja nie mam z tym żadnego problemu, bo ja też reklamuję Bukmachera i dla mnie to jest jak najbardziej ok. Po prostu widzę w tym pewną hipokryzję i tylko tyle chciałem, jakby. Mm -hmm. To, to nie jest... No ale wiesz co, wydaje mi się, że nie jestem odpowiednim adresatem tego pytania. To nie jest pytaniem, to jest, mhm. to jest taka refleksja, bo sobie rozmawialiśmy o, o tym, mhm. że, ludzi, że ktoś krytykuje, a chodzi do programów, nie? Więc podałem to jako przykład po prostu. Mhm. Chyba, że chciałeś, że miałeś jakieś inne przykłady. Mm, nie, no nie chcę się, wiesz, odnosić mhm. do tego z, z oczywistych przyczyn. Jasne. Tak jak mówię, szanuję tamten światopogląd też. Też szanuję, tylko bardziej mi chodziło, mhm. że, że nie ma co tutaj wchodzić w taką hipokryzję, którą jednak dostrzegam. Ale dobra, zostawmy to. Bo chciałem Cię zapytać, czy Ty masz obsesję doskonałości w swojej pracy? Już nie mam. Kiedyś miałem. Kiedyś rzeczywiście miałem, żeby tak wszystko było, wiesz, dopięte na ostatni guzik, mhm. żeby nie było żadnej wtopy, żadnego jakiegoś tam fakapu. No to no, kiedyś miałem. Kiedyś miałem, ale teraz już nie. No, kiedyś dawałem przykład takiej jednej sytuacji, która, wiesz, mnie pozamiatała psychicznie przy okazji, wiesz, El Clasico, mojej całkowitej wtopy przy komentarzu, mhm. no to y, irytu, irytuje mnie na przykład w takich sytuacjach, jeśli na przykład y, Kolega, który widzi twój błąd, ale mówię naprawdę bliski kolega, zamiast tobie napisać na privie, po prostu weź tam się popraw, wrzuca to na Twittera, no to uważam, że to jest takie średnie. Każdy oczywiście ma prawo mnie krytykować. Nie mam żadnego problemu wiesz, z krytyką widzów, ale jeśli robi to na przykład kumpel, no to, to jest średnie. To jest ta pogoń za lajkami. Y, no tak, no co tu dużo mówić. co tu dużo mówić. Y, więc no nie ma we mnie takiej obsesji doskonałości. Już. A kiedy to chodzi? się skończyło? Y, kiedy to się skończyło? Wraz z narodzinami dziecka? Czy wiesz czy? co, chyba trochę tak. No, bo wtedy już jest, zaczyna się robić taka gonitwa, że wiesz, że na którym którymś etapie zawalisz. Mhm. No, nie ma opcji, żebyś nie zawalił. Mhm. Musisz gdzieś w którymś momencie, nie wiem, po iluś tam dniach wiesz, przy małej ilości snu, gdzieś na czymś się wysypać. Nie ma takiej opcji. To też nie jest chyba zdrowe. jak żadna, żadna obsesja nie jest zdrowa. No, żadna. Ta na pewno nie jest zdrowa. Mhm. Zwłaszcza, że wiesz, że to, to jest jednak tylko piłka nożna. I. Tu w ogóle żadna obsesja, wydaje mi się, w kontekście piłki nożnej nie jest zdrowa. Mhm. No mam do siebie, wiesz, ja niejednokrotnie mam do siebie pretensji Mam do siebie pretensje po ostatnim meczu. Kurczę, co ja komentowałem. Real Madryt, że mm, jakąś sytuację oceniłem w sposób zbyt spóźniony. Mm, w kontekście spalonego, że tam napastnik angażował bramkarza. Trzeba było to zrobić szybciej. No miałem taką refleksję. Na przykład jeśli przeczytam na Twitterze wpis... Kurczę, ten komentator to komentuje, a tego nie widział, i tak dalej. No, zgadzam się, powinienem to ocenić szybciej. Nawet jednemu gościowi e, napisałem e, prywatną wiadomość, po prostu, że, bo nie chciałem, wiesz, nie chciałem znowu rozkręcać jakiejś tam wielkiej głownoburzy, więc napisałem mu na privie, że zgadzam się z tym w 100%. Mhm. A propos tej sytuacji. Tylko on napisał takiego tweeta, że e, było dużo takich sytuacji w meczu i napisałem, że w 100% się zgadzam z tym, co napisałeś, ale jakich dużo innych, nie? Mhm. Powiedz, bo innych szczerze mówiąc nie pamiętam. Nie? Mhm. Ja potrafię po prostu. Dobrze ocenić swoją pracę. Wiem, kiedy jestem z siebie zadowolony, a kiedy nie jestem. Jeśli na przykład, nie wiem, zrobiłem wywiad z Darkiem Formelą, który ma mega słabe wyświetlenia, to mimo tego, że on ma mega słabe wyświetlenia, czy z Sewerynym Kiełpinem, ja jestem z tych wywiadów zadowolony, bo to były fajne rozmowy i był fajny vibe podczas tych rozmów, taka fajna atmosfera i wiem, że oni rzeczywiście coś wnieśli tymi, tymi wywiadami, niezależnie od tego, czy tam jest wynik, czy tego wyniku nie ma na przykład, więc... Hmm. No ale wiadomo, że każdemu zależy na wyniku. No właśnie, ale jak nie ma wyniku, to chodzisz struty przez jeden, dwa no, dni? No trochę z struty, trochę chodziłem. No nie ma co ukrywać, wiesz, to, to jest tak naprawdę. Y, to się zaczynało jako kanał hobbystyczny, ale tak naprawdę stało się bardzo dużą częścią mojego życia, takim projektem mojego życia. Więc y, mam po prostu taką świadomość, że no muszę jeszcze parę fajnych, dużych wywiadów zrobić, żeby te mniejsze też były chętnie oglądane, żeby ludzie zauważyli po prostu przy innych wywiadach, że warto odpalać tak, żeby być może takie z mniej znanymi nazwiskami. Ale no, no oczywiście, że tak, oczywiście. Ale masz tak, że nie wiem, co do tej obsesji, że rzucasz wywiad i odświeżasz to YouTube Studio, czy tutaj tyle doszło co pół, pół godziny, jak to, jak to idzie? Wiesz co, ale ja to sprawdzam też pod takim kątem, żebym wiedział na przykład, kiedy warto wrzucać, a kiedy nie warto. Mhm. Ale też brałem taką poprawkę teraz, że Jakikolwiek duży materiał bym wrzucił w tym tygodniu, to myślę, że wielu twórców miało ten, to zagadnienie w tym tygodniu, powstał też kanał zero. Więc nawet jeśli to nie do końca jest ta sama bańka, to gdzieś może ci przykryć Twoją twórczość mm -hmm. też siłą rzeczy. Więc miałem taką świadomość, że trudno będzie się wbić, na przykład w tym momencie z wywiadem trwającym półtorej godziny, bo ludzie w tym samym czasie mogą chcieć posłuchać, wiesz, jakiejś refleksji Michała Wiśniewskiego na temat tego całego procesu CPK. I tego typu kwestii, więc mhm. no trzeba podejść do tego, wiesz, rozsądnie, ale y, jako, że wywiady akurat są takim elementem tej mojej działalności, w który ja po prostu muszę realnie zainwestować zapłacić pieniądze i to niemałe, żeby to zostało nagrane, wyprodukowane i czas, żeby to wszystko przygotować. Już nie mówię o dojazdach, no bo to już tam najmniej istotne. No to mega mi zależy na tym, żeby, to, żeby tam był fajny wynik i byłem bardzo zadowolony z tego, że ten Michał Janota tak się poniósł, bo to też jest postać wiesz, w tym momencie spoza mainstreamu, którą trochę odkurzyłem, bo tak czułem, że może mieć bardzo dużo do powiedzenia i on tak naprawdę wypadł w tym wywiadzie tak, że nawet podrzuciłem teraz w kanał Plus po prostu jego nazwisko, że gdyby robili jakieś takie programy bardziej, wiesz, lifestyle'owe, trochę śmieszkowe i tak dalej, no to gość jest yy, pierwszy do tego tak naprawdę. Mhm. Czy bo jest dla każdego twórcy jest... Yy... Ten ból, kiedy twój, twój produkt pozostanie taki obojętny dla widza. To jest no, najgo na pewno, najgorsze. Tak. No, już oczywiście, lepiej, oczywiście, Już chyba lepiej tak. dostać 2000, okle, 2000 komentarzy, że jest okle, że jest źle niż żadnego feedbacku. No na pewno tak, na pewno. No, to wiesz, tutaj być może aż tak nie było, tylko no, trzeba też szukać jakby rozwiązań, jak tych ludzi zachęcić. Yy, czyli ja na przykład zauważyłem, bo ten Darek Formela w tym wywiadzie zrobił taki jakby resztok Marka Pabszuna, jak Marek Pabszun tam... Yy, Krytykował swoich piłkarzy podczas treningów czy podczas meczów i w bardzo taki wierny sposób go naśladował. Ja to wrzuciłem na TikToka, i potem to z TikToka wróciło z powrotem na Twittera, czyli jakby ten fragment zaczął latać. I wydaje mi się, że dzisiaj mamy takie media, że trzeba w ten sposób po prostu to budować. Wywiad z Cezarem Kucharskim zrobił brutalne wyświetlenia, w sensie jak na mój kanał oczywiście, no bo to w porównaniu, tam wiesz, do wielkich twórców to jest nic, ale zrobił bardzo duże wyświetlenia. Też moim zdaniem dlatego, że TikToki z tego wywiadu zrobiły gdzieś pewnie koło miliona. Mhm. Więc podejrzewam, że bardzo duża część tamtych ludzi, albo inaczej, niewielki procent tamtych ludzi przeniósł się na wywiad, co sprawiło, że dużo więcej ludzi zaczęło go oglądać. Mhm. Bo Ty uchodzisz trochę za osobę bez hejterów. Czy ja wiem? Wiesz, co, jak tak patrzę na Twittera, to ja nie mam takiego wrażenia, szczerze mówiąc. Jak patrzę, zależy, gdzie spojrzysz tak naprawdę. Nie bo na, na samym YouTubie wydaje mi się, że jest mało hejtu ogólnie. No na pewno mniej niż na Twitterze. No tak, tak, tak. I przez to... A jako, że człowiek ma naturalnie taki mechanizm, że bardziej patrzy na negatywne komentarze, bo chyba każdy tak ma, to, no to siłą rzeczy do mnie też trafiają te negatywne. Więc nie mam takiego wrażenia. Ale spotkałem się z taką opinią, że yy, czy bardziej informacją, że ty sporo tych hejtów dostajesz w, w prywatnych wiadomościach. No, znaczy przy okazji meczów Realu i Barcelony, to tak, to jest jakieś, tylko to jest jakieś odrębne zjawisko w ogóle wydaje mi się całkowicie mhm. poza tą bańką piłkarską, poza tą branżą i tak dalej, to te dwie drużyny to jest coś, co generuje jakieś absurdalne emocje, to prawda. Mhm. Ale i, i Przy okazji też tej Barcelony zauważyłem taką jakąś roszczeniowość Twoich widzów. Tak. że ty musisz coś nagrać. Była jest taka tak. sytuacja ostatnia. Ale to takie sytuacje są tydzień w tydzień. Tak? Teraz też na przykład wiesz, nie nagrałem wywiad... nie nagrałem, przepraszam, materiału po derbach Madrytu, i no, jest, jest mnóstwo takich głosów właśnie. A, nie nagrałeś, bo coś tam, bo w jedną, bo w drugą, i tak dalej. Tylko w pewnym momencie przy okazji tego meczu Realu, Alme Realu z Almerią, gdzie tych kontrowersji było po prostu strasznie dużo i sędzia rozpatrywał je na korzyść Realu Madryt, to, no to tego było absurdalnie dużo. To w pierwszy raz rzeczywiście zostałem tak zalany tymi wiadomościami, wiesz, z każdej możliwej strony. I pękłeś? No, trochę tak. Miałem słaby dzień, nie wyspałem się, wiesz, też by było jakieś tam dużo. Spraw prywatnych, typu właśnie choroba dziecka i tak dalej, na nic czasu nie ma i tak dalej, i y, ty wiesz, pracujesz, stara się rzetelnie wykonywać swoją robotę i wchodzisz tam i czytasz jakiś zalew, no to wiesz, no ja nie jestem osobą, y, która ma jakąś, nie wiem, tarczę. Pewnie powinienem mieć. W większości przypadków y, mam to gdzieś w sumie, ale są takie dni, kiedy po prostu, nie wiem, słabiej się czujesz, no to ja nie będę mówił, że tak nie jest. Wydaje mi się, że każdy kurczę tak ma, tylko pewnie nie każdy o tym powie. Myślę, że to na każdego w jakiś sposób to może oddziaływać, tylko pewnie nie każdy o tym powie. A ja wtedy napisałem i. Żona mi powiedziała, ja potrzebuję to wrzucałeś. Mówię, ale mi to akurat leżało na sercu, to, to wrzuciłem. Nie każdy kiedyś pęka. Znaczy, no tak mi się wydaje. Niektórzy częściej, niektórzy rzadziej, ale każdy. Mm -hmm. No tylko wiesz, no, lekcji miałem taką, że po prostu, y, żeby nie reagować chyba, wydaje mi się, takie jest najdrowiej. Tak, myślę, że ignorowanie jest naj, 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 najgorszą karą dla tych ludzi. No być może tak. Bo jak tak, zablokujesz, to oni zrobią screena i jest. Tylko że wiesz co, ja, tylko, że ja, nie, rozumiem, ja nie rozumiem tego fenomenu. Y, Chwalenia osoba... się blokiem? Jako osoba, która została zablokowana przez Jarosława Kuźniara, nie wiem za co 100 lat temu, i przez Tomasza Hajtę, to ja nie wiem, czemu ja miałbym się szczycić mhm. tym blokiem. W sensie raz poinformowałem rzeczywiście, że Czesław Michniewicz mnie zablokował. Ja tak, to, ale, to ale, to, było ale zabawne. To było, tylko, że to było zaskakujące dla mnie. Tak. Dlatego, że ja nic mu nie zrobiłem, kurczę, i mnie zablokował, to mnie, to mnie zaskoczyło, to po pierwsze. A po drugie, zdziwiło mnie to, że. Osoba na tak eksponowanym stanowisku, o której ja przez wiele lat wypowiadałem się tak pozytywnie, zajmuje się takimi pierdołami jak blokowanie mnie na Twitterze i na Instagramie. To mnie zaskoczyło, ale to nie było w zasadzie, patrzcie, zablokował mnie, nie ma dystansu. To w ogóle nie o to chodzi. Bo jeśli na przykład y, y, ktoś permanentnie się ciebie czepia, non-stop, pod każdym tweetem i będzie cię wyzywał, no to w pewnym momencie ty po prostu nie chcesz tego czytać. I to nie na zasadzie, że ty się tym przejmujesz, że ciebie to boli, tylko no, ile można. Mhm. No, no nie wiem, czy zablokowanie kogoś takiego to pokazuje, że ciebie ten komentarz bolał, czy po prostu, że nie chce ci się tego czytać? W ich świecie tak. Natomiast z Mieś było inaczej, bo myśmy nie oznaczali w tych swoich tweetach w trakcie. Wiesz, módialu. ja rozumiem na przykład, że ktoś, yy, nie wiem, napiszesz piłkarzowi, że zagrałeś słaby mecz czy coś w tym stylu, on cię zablokuje, a ty nie powiedziałeś nic złego na jego temat, no to to rzeczywiście pokazuje brak dystansu i to mm. pewnie wiele mówi o charakterze tego piłkarza, że skoro on blokuje na przykład takie komentarze, no to pewnie nie ma psychiki, wiesz, na ten najwyższy poziom, ale... No jeśli ktoś kurczę ci sika na wycieraczkę non stop, no to nie będziesz tego tolerował, żeby pokazywać, że masz dystans, mm. że masz nasikane na wycieraczkę, tylko w którymś tak. momencie na to zareagujesz. No tak mi się wydaje kurczę. No, ja inaczej interpretuję po prostu te bloki niż wiele osób. Ale ja też bardzo rzadko blokuję ludzi. Tylko takie przypadki naprawdę już, gdzie widzę, że ktoś usilnie stara się po raz setny już wieś, taki natarczywy spam robić. No to, mm. to nie jest mi do niczego potrzebne. Mnie zawsze zastanawia, co ci, co ci ludzie robią na co dzień. No, tak jak wygląda jak taki ordinary Day, prawda od poniedziałku 8 do 18, ale też ostatnio jeszcze pochwaliłem się blokiem od Transfery Info, bo to też jest taka um, część tej branży, której strasznie nie znoszę, te clickbaity i trochę takie złodziejstwo treści. No ja też, ja też, tylko że wydaje mi się, że do ciebie to bardziej trafia, bo ty jednak cały czas jeszcze funkcjonujesz w, przynajmniej w jakiejś części w obrębie tego dziennikarstwa pisanego, więc no to musi być irytujące I, i wydaje mi się, że już trochę mijają nawet te czasy takiego clickbaitu ordynarnego, że ludzie już się nie chcą dawać nabijać w butelkę. No to było widać po reakcji. Tak, też. i że nawet jak widzę, jak meczyki wrzucają jakieś newsy na też swoje takie typowe grafiki na Instagramie i tak dalej, to oni jednak informują, o czym to jest tak. i więcej na przykład na stronie. moim zdaniem to jest ok. Ja, ja, też, przykład... ja też, też, też nie jestem za tym, żeby wszystko było wiesz, podane jak na tacy, nie no, w Twitterze. Nie możesz wszystkiego. Tylko irytujące, irytu, irytujące jest to, że bractwo, które było na tamtym portalu, ten piłkarz poszedł do tego klubu. Nie, wow, no to jest, to, przesada. Jest. To, jest, to jest przesada. Moim zdaniem najlepiej to wyważa Piotr Koźmiński, który na przykład pisze informacje mam tutaj informacje o ruchach transferowych górnika Zabrze, kto przyjdzie, jakie potencjalne są ruchy, coś tam, coś tam, coś tam. Ja wiem, że ten facet wykonał, wiesz, 15 telefonów, żeby napisać ten artykuł, mhm. ale informuje cię bardzo konkretnie, jakie odpowiedzi ty dostaniesz na jakie pytania. Nie pisze, Moi... były mistrz Polski zrobił taki transfer? Tak, tu... no, dokładnie, dokładnie, dokładnie. Co do jeszcze yy, dziennikarstwa, czy ty wierzysz dziennikarzom multi-instrumentalistom? Nie bo, do końca. bo zmierzam do, zacznę, zacznę od Ciebie. Bo, mm -hmm. La Liga, mm -hmm. Ekstraklasa, Bundesliga? Bundesliga mniej, no, nie komentuję jej w tym momencie. więc. No, ale był taki moment. No Kilka lat komentowałem Bundesliga. I łapałeś się na, na takich sytuacjach, że nie, że nie dojeżdżałeś, że to za dużo? Yy, wiesz co, no, ja miałem takie momenty, kiedy w weekend komentowałem na przykład cztery ligi. Mm -hmm. No to wtedy przygotowujesz się po prostu tak jakby projektowo pod dany mecz, czyli pod dane zespoły. I komentując Bundesligę, y, i la ligę, plus jakieś tam jeszcze inne rzeczy. Y, ja nie miałem jakby problemu z tym, żeby się doedukować u Tomka Urbana, który jest gościem, który śledzi po prostu wszystko na temat Bundesligi i wie na temat tych klubów naprawdę dosłownie wszystko. Więc y, no oczywiście, że tak. Zdałem ja, ja, się taki przykład jeszcze tutaj przed wejściem do tego programu, że bywały takie programy na przykład o reprezentantach Polski. Y, na przykład o godzinie 11 czy o godzinie 12 w poniedziałek, i często dostawałem zaproszenia, czy wpadnę do takiego programu. Mówię, nie wpadnę, bo nie czuję się na siłach. Bo jeśli ja na przykład w ostatni weekend obejrzę 6 meczów Ligi Hiszpańskiej, dajmy na to, plus coś tam z ekstraklasy, plus coś tam z Premier League i tak dalej, to nie chcę iść do programu i opowiadać wyłącznie na bazie Y Scouta czy jakichś tam statystyk, jak zagrał Krzysztof Piątek. Co innego, jeśli do takiego programu przyjdzie Piotrek Dumanowski, który komentuje serię A, w weekend skomentuje trzy mecze Polaków, do tego obejrzy sobie, nie wiem, lewego Marcina Bułkę i sprawdzi jeszcze kilku innych, no to okej. Okay. Ale widziałem też takich, którzy się wykładali na tym. Więc ja nie chcę się wykładać. Jeśli na przykład ktoś mnie prosi albo zaprasza, żeby wypowiedzieć się na jakiś temat, z którym ja się nie czuję kompetentny, to ja to mówię wprost. Mm -hmm. no, cały czas na przykład są pytania, czy będę nagrywał o serialę. No, nie będę nagrywał serial, bo nie czuję się kompetentny, są ludzie bardziej kompetentni. Natomiast co do tego komentarza yy, mm. też chodziło mi o to, że jak nawet komentowałeś te Bundesliga, i nawet jak się przygotowywałeś z tym Tomkiem Urbanem, który oczywiście jest świetnym specjalistą, to mimo wszystko, yy, jako że nie siedziałeś na, w, w tej lidze na 100%, to mogło ci brakować follow-up. Na przykład, że na boisku wydarzyła się rzecz X mogłeś nie kojarzyć z czegoś, że to się wydarzyło tak, no, 10 no, to lat jest wcześniej. naturalne. no to jest naturalne. A wiesz, czy tego sytuację w ogóle? Mhm. E, pierwszy mecz, jaki komentowałem w ogóle związany z niemieckim futbolem, to była druga Bundesliga, która wtedy przyszła do Eleven. I to było spotkanie Kaiserslautern z kimś tam. Ja do tego meczu byłem przygotowany tak, jakby to był finał Mistrzostw Świata. I rozpoczyna się mecz. I wyjeżdża ci oprawa kibiców, a tam jakiś koleś strzela gola na tej oprawie. I są jakieś te, tak. I, I realizator ci tak trzyma, 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 oprawę, nie. No i wiesz, i co masz udawać, że nie widzisz tego. Na szczęście, na tej oprawie, pojawiły się jakieś pewne elementy, typu, nie wiem, data, nazwijmy to. I to był jakiś bardzo ważny gol, który nie pamiętam, czy dał triumf w pucharze Niemiec, czy dał jakiś tam awans. Więc szybciutko pyk, 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 pyk. Sprawdziłem no i powiedziałem, do czego to się odnosi. Mhm. Więc to był w ogóle mój pierwszy mecz związany z piłką niemiecką. Ale rzadko były takie momenty, kiedy rzeczywiście działo się coś tak strasznie oderwanego, żebym, mhm. żebym nie wiedział. Yy, jeden były komentator Ligi Francuskiej komentujący mecz powiedział coś w tym stylu: A tutaj widzimy trybunę honorową yy, to pewnie są jakieś bardzo ważni ludzie, ale nie mam pojęcia, jaki są. <laughs> ale też pamiętam, że komentowałem mecz, yy, bo czasami zdarzały się takie mecze totalnie egzotyczne. Yy, mecz Barcelony z jakimś zespołem z RPA yy, w ramach jakiejś akcji upomień, upamiętniającej Nelsona Mandelę. No to sprawdziłem sobie twarze wszystkich polityków z RPA. No i wie, że grałem kozaka, nie, że tutaj jest ten, tutaj jest ten, tutaj jest ten. No ale też człowiek wie, że musi to sprawdzić, żeby potem, jak ci pokażę jakiegoś ministra sportu, to, to żeby to wiedzieć, mhm. że, że grasz kozaka, to przecież każdy doskonale wiedział, że sobie to przygotowałem na ten mecz. A nie mam pojęcia, kto jest politykiem w RPA, ale jedna była taka sytuacja, która mnie tak całkowicie wybiła z rytmu przy lidze brazylijskiej. Grał chyba Internacional Porto Alegre. I nagle poleciały w powietrze balony, a w Brazylii to jest totalny cyrk, to co się tam dzieje podczas meczów, to jest niepowtarzalne, z literką B. I realizator ci non stop to pokazuje. No i widzisz, gdyby to były zwykłe balony, no to lecą te balony, ale lecą, lecą balony z literką B. No i co, co oznacza ta literka B? No i odpaliłem sobie szybko relacje tam na Globo, relacje live. No i okazało się, że to była jakaś szydera ze spadku do Serie B właśnie sprzed iluś tam lat, no nie? Właśnie. No to są trudne sytuacje. No, akurat z tych dwóch, z tego Kaiserslautern i z tego B, udało mi się wybrnąć. I kurczę, nie pamiętam chyba takich, żebym. Zdarzały się takie sytuacje w La Lidze, bo La Liga to jest taka liga, w której cały czas są minuty ciszy. W Polsce to się rzadko zdarza. A tam jakikolwiek były piłkarz umrze, to jest minuta ciszy i nie zawsze dostajesz informację wcześniej, no i to głupio wygląda, jeśli nie powiesz, czego ta minuta ciszy dotyczy. No to zdarzały się takie sytuacje, no ale. Nie wiesz, nie? A szybko wyłapujesz, jak ktoś jest w studiu albo na komentarzu i jedzie Farmazonem? Tak, od razu. Ale to zboczenie zawodowe. Od razu, od razu. Ale jakbyś powiedział, to jest duży procent, jeśli chodzi o dziennikarzy na razie. Hmm. Teraz wydaje mi się, że już nieduży. Że, że coraz mniejszy. Że jednak ci ludzie, wiesz, większość osób, które wykonują te prace, oni naprawdę to lubią i rzeczywiście tym żyją. Mhm. I, I mają taką pasję do tego. Naprawdę większość. Mówię przede wszystkim właśnie o... O dziennikarzach, a piłkarze mają trochę też inną rolę. To znaczy od nich oczekuje się przede wszystkim właśnie tego jechania boiskiem, czyli analizy tego, co dzieje się na boiska. Dziennikarz też trochę musi bardziej kontekst poszerzać. E, rzadko się zdarza takie coś. Rzadko. Mhm. Ale ktoś żeby... aż tak strasznie. Ale mówię, że było więcej. Dla twoim zdaniem, z czego to wynika ta zmiana właśnie z social mediów? Myślę, że tak, że masz błyskawiczną weryfikację i że czasem się czasem się jakąś w topę. Na czymś najdrobniejszym i ona potem będzie rzutowała po prostu na twój wizerunek, że wyłożyłeś się na czymś bardzo prostym, no to dla niektórych ludzi może być sygnał, że ty w ogóle nie masz pojęcia. Mhm. No to, to no dlatego wydaje mi się, że po prostu ci dziennikarze przykładają dużo większą wagę, żeby się przygotowywać. No to myślę, że przykład Marcina Fetka pokazuje, że można szybko. Ale ja nie wiem kurczę, o co wchodzi w przykładzie Marcina Fetka, bo ja go bardzo lubię, miałem okazję z nim współpracować tak naprawdę dłużej raz przy misji Rosja, którą organizował Michał Pol mhm. i on był tak przygotowany do każdego z tych programów. Miał wiesz, podrukowane raporty statystyczne, powyciągane fajne rzeczy. Yy, oglądając te mecze wiedział, co wyłapywać z tych wszystkich raportów. Widział super zależności pomiędzy wiesz, piłkarzami, pomiędzy meczami i z, z nim mi się świetnie wtedy pracowało. Więc ja patrzę być może na niego trochę inaczej, bo mam w pamięci właśnie te te wspólne występy w tej misji Rosja i moim zdaniem on bardzo dużo wnosił do tego programu wtedy. Hmm. A potem jeśli pytasz o te akcje jakieś tam z Gryliszem, no Nie wiem o co chodzi. A te farmazony najbardziej widać po piłkarzach czy to w studiu czy, czy w, w komentarzu. Hmm. Na przykład kiedyś chciałem zapytać Macieja Żurawskiego o Wisłę Kraków. On powiedział, wie co ja nie oglądam, ale tak no, ogólnie mogę powiedzieć. No, to, no to, rzeczywiście, to rzeczywiście jest bardzo dobry przykład. No, jedni się przygotowują bardziej, drudzy mniej. No, wydaje mi się, że ci, którzy będą się przy, przygotowywać mniej, to za chwilę wejdzie po prostu nowe pokolenie, e, które może mieć taką większą ambicję, żeby się pokazać. Bo już widzę pojedyncze takie postaci, które podchodzą do tej roboty mega serio i mega profesjonalnie, i koniec końców wydaje mi się, że taka rzetelność wygra. Nie wiem, taki Marek Wasiluk na przykład jest gościem, który moim zdaniem rewelacyjnie się przygotowuje do meczów i to było widać w studiach w europejskich pucharach, w których występował. Michał Żyro chyba ma takie predyspozycje, to widziałem w programach food trucka przy okazji mistrzostw, kiedy występował i miał super spojrzenie i też był przygotowany do, do tej roboty. Więc wydaje mi się, że będzie dużo więcej takich przykładów, po prostu ludzi, którzy zwyczajnie się przygotowują, bo zauważą, że my przygotowując się będą mieli tę przewagę konkurencyjną nad resztą, że reszta nie jest przygotowana, więc mhm. oni będą występować, oni będą zarabiać pieniądze, no, to jest proste. Mhm. Nie, nie wiem, na ile chcesz o tym mówić i możesz, ale nie dziwi cię, że Marek Pabszun jest obecnie w studiu Kanal Plus? Yy, znaczy, yy, ale czemu? No on dopiero co został mistrzem Polski i teraz jest komentatorem w studiu Kanal. Yy, Dla mnie to jest sorki no trochę jednak zjazd. Ale on rob, zrobił sobie coś w stylu sabbatical year, tak jak ci wszyscy trenerzy, wiesz, Tuchel, Guardiola i tak dalej, tylko nie poleciał do Nowego Jorku, tylko uznał, że woli występować w roli eksperta i. Mhm. Znaczy, e, i, i nie to i, być przy piłce, tak jakby. Ja to rozumiem może, może, w zasadzie, że on chce być przy piłce. Źle użyłem słowa zjazd, natomiast. Po prostu w jego etapie kariery i jeszcze w jego wieku, wyobrażałem sobie, że on rzeczywiście po tym Rakowie gdzieś przejdzie. Ale przejdzie. No. Ale on jest łączony z każdą drużyną obecnie na świecie. Mam wrażenie, że zaraz w, w finale ligi konferencji zmierzy się jedna drużyna Marka przy nas drugą. Ale, ale nie ma go. I jest. Ale to, ale to, że jest go nie w Kanal. Ma. Plus. I oczywiście to dobrze, że, że mówi, że sobie zarabia. Nic z tym złego. Ale jednak ten jego wizerunek jest teraz taki, że ten rynek nie do końca go chce tak naprawdę. Wiesz, Co? Że się przeliczył. Y ja bym tak nie powiedział. Wydaje mi się, że on miał po prostu oferty, które go nie skusiły do tej pory. No bo jeśli była jakaś na przykład kreta, mhm. gdzie pewnie trudniej byłoby tobie, jako takiemu trenerowi, który kojarzy się z budowaniem projektów, coś sensownego zbudować, bo nie wiem, przegrasz cztery mecze i wylecisz, no to on się nie chce w to pakować. Ja to rozumiem też. Że jest taki, wiesz, bardzo wybredny przy selekcji odpowiedniego projektu, bo nie chce wpakować się na minę, bo zdaje sobie sprawę, że ma na tyle duże nazwisko teraz w polskiej piłce. W Polski. że... Do no w, w polskiej. A on chce iść za granicę. I może tutaj się przeliczył. Bo wcale nie jest powiedziane, że teraz jest Kreta, Łotwa czy tam inny Szachtar. Tak się... No w obecnej sytuacji tak naprawdę to nie zdziwiłoby mnie, gdyby taki klub zwrócił na niego uwagę jako, nie wiem, numer 3-4 na liście. Tak, ale raczej chociaż ten drugi drugie, drugie nazwisko jednak podpiszą. Niemniej wydaje mi się, że jednak się przeliczył, jeśli chodzi o, o swoją wartość na rynku zagranicznym. Bo też średnio zna języki inne niż nasz i dlatego widząc go w studiu Kanal Plus mam tak, że no, coś poszło jednak nie tak, że Dawid Szwarga teraz grał za Atalantą, yy, robił fajne... No, ale gdyby patrzą chciał, to grałby za Atalantą. Ale właśnie, ale nie chciał. No nie chciał. Jest nie, tu... nie grał. I, i, może tylko, I może tylko o tym mówić, zamiast to robić. I jakby... Ale wiesz, nie, wiem, nie wiem, czy nie będzie tak mimo wszystko żałował. Znaczy, ja myślę, że on dostanie za chwilkę jakąś propozycję też z zagranicy, po prostu. Dlatego, Ale że... czy będzie lepsza niż ta Ofikreta? Nie mam zielonego pojęcia, czy będzie lepsza już jest, niż Ofikreta. Bo, bo już zmierzamy bo wiesz, może to będzie, w kierunku wiesz, Łotwy. To już nie... Nie, nie, no ja myślę, że jak przyjdzie z Łotwy to nie przyjmie. No, no nie nie Z Łotwy Marek Zup może przyjąć, a nie Marek Paprząt, tak mi się wydaje. Hmm. Wydaje mi się, jakbym miał strzelać, że on liczy na. Nie rozmawiałem z nim na ten temat. Mhm ale na coś takiego, co wywoła takie mini wow przynajmniej. Czyli właśnie taki Szachtar. Nie wiem, czy on liczy konkretnie na ofertę z Szachtara Doniec, ale nie sądzę, żeby liczył na ofertę z drużyny numer 13 mhm. z ukraińskiej ligi. Więc jest pewnie wybredny, ale no nie chcę wziąć byle czego, ale kurczę, co on mógłby w tym momencie wziąć? Moim zdaniem przede wszystkim on liczył na reprezentację Polski. To jest tak naprawdę puenta tej całej dyskusji. Że nie byłoby tej całej dyskusji, gdyby nie to, co się wydarzyło w kontekście reprezentacji, że on liczył na tę reprezentację. I że ten temat Krety, konia sporu, Girondin Bordeaux i tak dalej, to zostałby odwleczony po prostu do momentu, kiedy przestałby pracować za prezentacją. I czuł się oszukany przez EPZPN. No tak to wyglądało rzeczywiście. Ale ja mówię ci, to, wiesz, to nie jest mój kolega. On mi teraz odmówił wywiadu. Znaczy, poprosiłem go o wywiad? Znaczy, odmówił bardzo kulturalnie, grzecznie, powiedział, że nie w tym momencie. Mi też. No widzisz, nie w tym momencie ja to rozumiem. równolegle tak Ale wiesz, wydarzeń. ale to też pokazuje, że no, my nie jesteśmy wiesz, na jakiejś przyjacielskiej stopie. Mm -hmm. Widujemy się w redakcji w weekendy, oczywiście zamienimy dwa słowa. Dzień dobry, dzień dobry i tak dalej, ale ja nie mogę być wiesz, jego rzecznikiem czy coś w tym stylu. Mogę po prostu patrzeć na jego pracę, tak jak patrzę na pracę Jerzego Brzęczka, czy Sława Michniewicza, i tak dalej. Po prostu z zewnątrz. I wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, ja wiem, że ty tego nie jesteś fanem, ale e, on pewnie wyskakuje w bardzo wielu algorytmach klubów w tej części Europy. Jako jeden z takich wyjątków, jako gość, który w zasadzie nie poniósł żadnej porażki. On może wyskakiwać w tych wszystkich algorytmach jako taki totalny event. I niektóre kluby mogą sprawdzić, co to jest za gość. Sprawdźcie tego Marka Popszuna, o co w tym chodzi, że on na przykład ma jakiś tam indeks, żeby to przeanalizować i czy on się nadaje do pracy. Wiele klubów tak funkcjonuje, nie każdy o tym mówi wiesz, w sposób tak transparentny jak Jarek Królewski, że w zasadzie to tam wszystko robią algorytmy, mhm. ale wiele klubów tak funkcjonuje i przynajmniej, nie wiem, 20% działalności klubu przy selekcji piłkarzy czy trenera może tak wyglądać. Jestem przekonany, że Papszun wyskakuje tam permanentnie od Turcji przez Grecję, Cypr, Łotwę i tak dalej, ale że pewnie nie weźmie byle czego. Mhm. A co jeszcze do Papszuna i poniekąd ekstraklasy? Jak... Wiesz co, ja dam się jeszcze taki mhm. przykład. Yy... Nacja odgrywa mega ważną rolę. Nenad Bielica wylądował w top 5. Był łączony z Realem Betis. Był łączony z reprezentacją Chorwacji. Yy -y. no, gdyby nie nacja, to tego by nie było. Yy -y. Wiesz co, ja jestem zdania, że to jest racja. Nacja racja Boże. No ale języki miała... też są ważne. No kurczę, to, ja, to tak, jest. No, tak, to jest mega istotne. Ja nie chcę, żebyśmy my od razu atakowali ligi top 5, top 10. My zaatakujemy chociaż te 15-20. Nie biorą nas do Czech, do Słowacji. No nie biorą, nie biorą. To w sumie też zastanawiające. Ale, a my stamtąd bierzemy, tak? No tak. Nie musimy się od razu pchać do Premier League, do La Liga. Nie rozumiem, dlaczego polskich trenerów nie chcą, wiesz, nie wiem, w Turcji, na Węgrzech. Tylko, że wiesz co? Czy polski trener chciałby pracować na przykład w Czechach albo w Lidze Słowackiej? Ten stopu pewnie nie. A nie wiem, czy Adrian Siemieniec, jak straci pracę w Jagiellonii i dostanie propozycję z klubu numer 5 w Czechach, to myśli, że to przyjmie? Ja myślę, że będzie czekał na Lechę Gdańsk. Albo Piasta Gliwice. Tak mi się wydaje. Okej, okay, ale z kolei ci trenerzy, którzy... Nie wiem, na przykład Maryszowi Rumakowi, jak nie poszło w pewnym momencie, mm -hmm. to też nie było tak, że miał jakieś oferty z... Albo inaczej, nie Marysz Rumak, Jerzy Brzęczek. I on, co, by si on, on by się nie, on on trochę... się nie skusił teraz na Na, na, jakoś, na Austrię na przykład. No, na przykład. Ma tam nazwisko. Tak. A nie ma nie, nie zepsuł te wcale. A nie ma ofert. No, no, bo to, ma tylko no to myślę, że, myślę, że nie ma. A no to może trzeba otworzyć sobie jakiegoś agenta tam. Mhm. No w ten sposób. No przecież on jest tam miło wspominany, jest dobrze kojarzony. Mhm. Jest Radek Gilewicz, który pewnie mógłby mu w jakiś tam sposób pomóc. Podobnie tak jak wtedy jak był asystentem, Radek Gilewicz jest legendą Ligi Austriackiej. Kurczę, no są pewne rzeczy, które moim zdaniem mogłyby się zazębić i, i poskładać jakiegoś takiego trenera do kupy w jakiejś lidze. Jerzy Brzęczek dla mnie jest przykładem ekstremalnym, bo po prostu strasznie mu ta praca w Wiśle Kraków też zaszkodziła. Plus oczywiście te jego kwestie charakterologiczne. To, że on nie jawi się jako taka pozytywna postać niestety na tym rynku, a tego trochę brakuje. No musisz, musisz roztaczać wokół siebie taką pozytywną energię, jeśli masz być trenerem. Wydaje mi się, że ci młodzi trenerzy teraz w Polsce to mają, że raczej stawiają na taki bardzo pozytywny przekaz z uśmiechem, typu właśnie się i tak dalej. Bardzo taki merytoryczny, ale jednak z uśmiechem. A tak. u Jerzego Brzęczka trochę było za dużo, ci mnie atakują, ci mnie atakują, to jest nie tak, to jest nie tak. Mhm. A Jerzy Brzęczek prywatnie wcale taki nie był. Właśnie. Właśnie, ty widzisz coraz więcej takich pozytywnych osobowości w polskiej piłce. Ludzie, którzy faktycznie mogą być chociażby lokalnymi gwiazdami, bo półtora roku temu mówiłeś, że. Takich osobowości, obo, osobowości ci brakuje? Czy pojawiają się takie... Znaczy w ogóle moim zdaniem w polskiej piłce skrajnie brakuje osobowości, z czym my się zdarzamy próbując, próbując, próbując wywiad. umówić wywiady i widząc wyniki niektórych wywiadów. to mówię, Nie mówię akurat teraz konkretnie o tych moich, tylko wywiady, które pojawiają się na przykład w różnych miejscach. Jeśli ktoś robi wywiad z piłkarzem legi albo piłkarzem Lecha Poznań i ten wywiad na przykład ogląda 10 tysięcy osób, no to jest słabo przy potencjale kibicowskim tych drużyn. Więc wydaje mi się, że powolutku, po pierwsze, wkraczamy w taki moment, zauważam takie coś, na przykład, taką zmianę w zachowaniu poszczególnych piłkarzy, że tak jak kiedyś się robiły jakieś magazyny ligowe i łączyłeś się z jakimś piłkarzem, to ten piłkarz siedział taki wie, sztywny, muszę wszystko powiedzieć od A do Z. A teraz coraz częściej pozwalają sobie na jakieś tam żarciki, wbijanie szpileczek, śmiech i tak dalej. Mhm. To potem lata po tych wszystkich, wiesz, filmikach, które wrzuca kanał sportowy, meczeki, jest tego coraz więcej, moim zdaniem. Mhm. I coraz więcej będzie takich sytuacji, że jeśli ty będziesz zapraszał tych gości na wywiady, to oni widząc na przykład, jak prezentują się sportowcy w innych krajach, że jeśli idą na wywiad, to po to, żeby rzeczywiście nieść ze sobą jakiś przekaz. To, że w Polsce piłkarze też będą w ten sposób podchodzić. Żeby nie zostać zapamiętanym jako taka mameja, która przyszła na wywiad i nie ma nic do powiedzenia, no bo jak ma tak być, to niech nie przychodzi na ten wywiad. To jest w ogóle szkoda czasu każdego. Mhm. Więc wydaje mi się, że tutaj będzie duża zmiana wśród polskich piłkarzy, wśród tych młodych, że na przykład te wywiady będą niosły więcej treści. A co do takich inspirujących osobowości, no to wydaje mi się, że to, to nowe pokolenie, to ze Szwargą, Siemieńcem, Szulczkiem, to jest takie pokolenie, które nie wzbudza negatywnych emocji. Nie wiem, czy ty też masz takie odczucie, że to są goście, na których patrzysz i nie wiem, jakby tak mimowolnie, podświadomie im kibicujesz. Oni cię nie drażnią. Chyba, że któryś z nich cię drażni, to możesz powiedzieć, nie. Ale, ale oni nie drażnią. A czy też zależy do jakiego momentu dojdą i w, no jakby, jak będą się zachowywać w trakcie kryzysu? Na pewno, na pewno. Ale to nie są osoby, przy których tak patrzysz i nie wiem, i denerwuje cię po prostu. Moim mhm. zdaniem jest mniej takich osób. Ale też mam wrażenie, że rozpieściliśmy jako środowisko y, branżę możliwością stuprocentowej autoryzacji. Na przykład patrzę na to, co robi sobie taki Patryk Słowik, y, gdy y, robi wywiad polityczny, mhm. i ktoś chce mu wypieprzyć połowę. To on to wrzuca. To on to wrzuca z dopiskiem, że tak zostało tak powiedziane, ale nie podległo autoryzacji. A u nas jest trochę tak, że jak ktoś sobie powie ABCD i potem w wywiadzie chce usunąć BCD, to my mu na to pozwalamy. Wiesz co, ostatnio była taka sytuacja w kontekście wywiadu z nowym prezesem Krakowi. Widziałem, że tam Szemek Langier z Gol.pl się przepychał, znaczy przepychał, odpowiadał na dużo pytań, dlaczego nie ma tego wywiadu i trwała bardzo długa autoryzacja. Gdybym ja był prezesem takiego klubu, jeśli jesteś prezesem i masz te 36-37 lat, Pełnisz bardzo odpowiedzialną funkcję, i w takim wieku, mniej więcej, powinieneś wiedzieć, co mówisz w sensie kontrolować to, co mówisz. Ja jednak zakładam, że prezesi klubów kontrolują mniej więcej to, co mówią. To ja na miejscu takiego prezesa przyszedłbym na wywiad ze swoim dyktafonem, udzieliłbym wywiadu. Nie chciałbym się później pieprzyć z tą całą autoryzacją, z tymi mailami tylko udzieliłbym tego wywiadu. Gdybym się zagalopował, to powiedziałbym po wywiadzie panowie: dobra, tam powiedziałem za dużo, to ewentualnie usuncie. Ale jeśli napiszą coś, czego nie powiedziałem, to potem wypuszczasz plik audio, panowie, ściema. I ty nie tracisz na tym w żaden sposób wizerunkowo. Ja bym tak postępował, mhm. a nie, że idziesz z kimś na wywiad, ktoś potem to spisuje i potem do kosza. No bo to jest nieszanowanie mhm. czyjejś pracy. Poza tym mnie najbardziej dziwi po prostu to, że to są dorośli ludzie, którzy wiedzą, co mówią. Mhm. To czemu oni to mają później us usuwać? Dlatego najlepsze są wywiady wideo, gdzie tego się nie usuwa. Chociaż czasem panie y, próbują też. A jeszcze y, co do, co do ty, ty, tego środowiska. Czy ciebie już trochę nudzą y, te oskarżenia? Czy się w ogóle nigdy nie zgadzałeś, że cukierkujecie ekstra klasę w Kanal Plus? Wiesz co, z tym, że kurczę, ja nie partycypuję w tym aż tak aktywnie. Mm -hmm. i Nigdy nie miałem takiej sytuacji, żeby ktoś się na przykład do mnie przyczepił personalnie o to, że powiedziałem coś nie tak, a parę razy miałem takie sytuacje, że gdzieś w programie Kanal plus na temat Ekstra powiedziałem, że jakaś sytuacja była kuriozalna nawet jak na Ekstra klasę. I tam niektórzy właśnie się śmiali, nie? Że, że takie słowa padły. Ale właśnie niby w stacji, która wiesz, pokazuje taki pozytywny produkt, ale ja teraz będąc po tej stronie ja też rozumiem na przykład to, że trzeba pokazywać tę ekstra klasę w taki sposób bardzo ładny, no ale nie zakłamywać rzeczywistości. Więc no, ja tego nigdy nie robiłem, nigdy nie opowiadałem, że ktoś jest dobry, jeśli ktoś nie jest dobry. I. No i tyle. No są w tej postaci, w tej ekstraklasie postaci, które bardzo lubię i bardzo cenię. Na przykład nie wiem, że jest postacią, która polaryzuje, ale ja akurat do niego mam na przykład takie bardzo pozytywne podejście. Mimo, że z obrębu samego środowiska słyszy się bardzo wiele negatywnych głosów na jego temat, to ja uważam, że bilans zysków i strat tutaj jest korzystny, ale no ja nie mam powodu, żeby wiesz uciekać od krytyki kogoś. I nigdy nie miałem takiej sytuacji, żeby ktoś miał do mnie pretensje. Mhm. Ale mówisz, yy, zewnątrz czy wewnątrz firmy? Ani, ze, ani na zewnątrz, ani, ani wewnątrz. Uważam, że dobrze zrobiliście, że zaczynacie otwierać te ekstra klasę na szerszego widza, że nie chowacie tych skrótów z jakimiś wewnętrznymi formami, yy, tylko są to, jest to na YouTube. Tak, tylko też wiesz, pierwszy mech teraz wszystko... macie na YouTube. Yy, czy drugi, yy, drugi w piątek. Tak, 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 tak. No to, to, jest, to, to jest super. Z tym, że wiele kwestii jakby związanych na przykład z publikowaniem różnych skrótów na TikTokach, YouTubeach i tak dalej w kontekście różnych liczb, tu już nie mówię tylko o Ekstraklasie, mm -hmm. zależy od tego podręcznika licencyjnego. Czyli na przykład ludzie mogą ciebie oczekiwać, że ty coś zrobisz, ale ty tego nie możesz zrobić, bo masz związane ręce na przykład pokazywać jakieś tam różne obrazki. Natomiast z punktu widzenia Ekstraklasy to ja bym cisnął po prostu, żeby Wszędzie wszystko to było wrzucane. I pozwalał najwięcej... też innym twórcom nawet używać. Tak robi NBA. Ja bym też tak robił. Na miejscu Ekstraklasy bym tak robił. Z tym, że tutaj wiesz, Kanal Plus nie jest jakby. Nie wszystko zależy od Kanal Plus, ale wiele też zależy od samej ekstraklasy. I tutaj gdzieś to wszystko musi być spójne w tych rozmowach po prostu pomiędzy Kanal Plus i Ekstraklasą. Natomiast ja rzeczywiście widzę coś takiego, żeby. taką chęć, żeby otworzyć tę ligę jeszcze bardziej na, na wielu widzów. I wydaje mi się, że jest taki bardziej pozytywny wajboku tej ekstraklasy. I ja naprawdę po raz pierwszy pracuję w Kanal Plus od 2019 roku. To ja po raz pierwszy w tym roku miałem takie poczucie że ta liga ruszyła, że coś się wydarzyło pozytywnego, że mam takie wrażenie, że jest mniej takiej przypadkowości i losowości wynikającej z mega niskiego poziomu, tylko że po pierwsze mamy większą liczbę trenerów, którzy rzeczywiście ogarniają taktycznie to, co tam się dzieje, mają swoje plany na spotkania i to takie naprawdę bardzo konkretne. Mhm. Nie 4-4-2 piłujemy, piłujemy tylko każdy tam podchodzi do tej pracy w sposób bardzo zaawansowany, że jest coraz większa kasa na młodych zawodników, to, to gdzieś siłą rzeczy musi procentować. Plus, no ja też widzę, jakby w takiej mikroskali, wiesz, poprzez Podkarpacie, gdzie znam sporo osób i fenomen tych akademii, których kiedyś na przykład nie było, a teraz są, i ilu piłkarzy od razu zaczyna wypływać, więc siłą rzeczy jest więcej utalentowanych piłkarzy i to musi ci wpływać mhm. na poziom. Plus, tak naprawdę najważniejsze, czyli wyniki w pucharach. Mhm. No nie wiem, ja przez lata byłem po prostu przyzwyczajony, że na cokolwiek się trafi, jakikolwiek żalgiris czy Stjarnan, no to będzie katastrofa. A miałem okazję być na meczu Legia-Aston Villa i no, to naprawdę było takie coś wow. Ale tak jak tutaj poszliśmy do przodu, to masz wrażenie, że przy Kuleszy cofnęliśmy się w czasie? Tak, oczywiście. On już przebił Grzegorza mm, No myślę, że w kilku aspektach tak, że jednak za Grzegorza Laty były różne wtopy, ale takiego natężenia jakichś różnych wtop jak tutaj, teraz troszkę jest spokojniej. No to nie było, to, to prawda, że tego w pewnym momencie było za dużo, zaczęło to ciążyć piłkarzom, i oczywiście nie zrzucam winy z piłkarzy za położenie całkowite tych eliminacji, ale no to musiało też wpłynąć na nich cały ten klimat, no i zrobiło się bardzo nieprzyjemnie. Spodziewałem się, że to będzie trochę taki klimat biesiadny, biesiadny ale nie że aż tak. Ja szczerze mówiąc jestem przerażony, bo teraz jest bardzo. W sensie, wiesz co, ja w pewnym momencie miałem takie odczucie, że raz, że w PZP nie do końca mają pomysł, jak to rozwiązać, ale nie, było kilka takich tygodni, gdzie tam było non-stop coś o piciu. Taki artykuł o piciu. Później reakcja. Nie piliśmy. Tak. Piliście. Nie piliśmy. Nie ma dowodów. Nie było nikogo z alkomatem. Kurczę, już nie wiem, ja już sobie pomyślałem, nie reagujcie nawet na te artykuły, nie? Był wywiad chyba w Onecie. Był artykuł Rafał Steca. Był wywiad w Onecie, kiedy mm. przez pierwsze 15 minut, jakby to przełożyć, pytania na czas. Cezary Kulesza się tłumaczył, że wtedy i wtedy był trzeźwy. Tak, właśnie to mam na myśli. To, to mam na myśli. Ja... Ta, no mnie wy... no, wyglądało to po prostu strasznie. To wyglądało strasznie z punktu widzenia komunikacyjnego wtedy. No i jeśli ty wypuszczasz po prostu jako prezes, gdzie generalnie nie występujesz publicznie, bo mhm. jeszcze co innego, gdy była taka sytuacja, że ten Kulesza cały czas występuje publicznie i tłumaczy różnie, róż, różne swoje decyzje. I nagle dochodzi do takiego <laughs> przesilenia z tym alkoholem, no i on to musi wyjaśnić. No i pojawia się taki alkowywiad. Mhm. No to jeszcze rozumiem, ale tu się nie pojawiają żadne wywiady. Nagle pojawia się jeden w RMF, gdzie nie będziemy siedzieć bez niczego i potem ten w przeglądzie sportowym. No mhm. źle to wyszło. Mhm. Bardzo źle to wyszło. A niestety, kurczę, no mnie nie przekonuje argument, że prezes źle się czuje przed kamerą. Moim zdaniem to jest jedna z najważniejszych rzeczy dla prezesa. Żeby czuć się dobrze przed kamerą. No, przynajmniej znośnie, w miarę. Oczywiście. Jak ktoś chce z nim wywiad to raczej pisany, bo tam można to wszystko poukładać no, ale to nie No, sensu, no to nie ma sensu takie wywiady. A ty sądzisz, że on zostanie na drugą kadencję? Nie, myślę, że nie. Myślę, że nie. Bo w samym PZPN nie są poważni też jednak ludzie, jak na przykład Wojciech Cygan. Mhm. I ja nie wierzę w to, że im jest dobrze z takim prezesem. Myślę, że sam PZPN widząc jaki powstał wizerunek, będzie chciał, żeby... Tą osobą zarządzała osoba z takim lepszym kapitałem społecznym, mhm. generująca mniej w top. Wojciech Cygan jest człowiekiem, który generalnie w top nie generuje. Raczej z takim gościem, na którego patrzysz pozytywnie i w sumie funkcjonuje jako działacz w tej naszej piłce już od wielu lat, ale nie ma wokół niego jakiejś takiej łatki stereotypowo negatywnej dla działacza. Więc taka, taka osoba mnie przekonuje, bo w ogóle mi, bardzo mi się podobają te transfery działaczy w polskiej piłce. Z tego powiedzmy, nazwijmy to młodego pokolenia. Nie wiem, ile pan Cygan ma lat, ale traktujemy go mimo wszystko jako działacza 40 młodego pokolenia. Coś, koło, coś 1. koło czterech dych. W każdym razie, jeśli na przykład masz Wojciecha Pratkiewicza, który zarządzał arką, poszedł zarządzać jagą, wszyscy są zadowoleni. Um, były przykłady Pawła Żelema, które pewnie nie były już tak korzystne, ale Mateusz Druż zarządzał Zagłębiem, zarządzał widzewem, teraz będzie zarządzał Krakowią. Po prostu być może w, w ramach zarządzania jakimś tam klubem pozaliczał jakieś różne wtopy, porażki i tak dalej, no to nie popełni ich po prostu w kolejnym klubie. I tak samo moim zdaniem może być z kimś, niekoniecznie z Wojciechem Cyganem, kto przejmie stołek prezesa PZPN. Przeżyłeś coś w GKS-ie Katowice? Pewnie wiele jakichś różnych wyzwań. Przeżyłeś coś w Rakowie? W PZPE nie będziesz się mierzył z innymi wyzwaniami, aczkolwiek on pewnie nie, bo już tam funkcjonuje od wielu lat, więc moim zdaniem to byłoby takie płynne wejście. Dla to jest kandydatura, która do mnie trafia, Wojciech Cyga. Ale gdyby tam miała wyjść jakaś na przykład taka osoba, która była prezesem klubu i też wydaje się być taką osobą bardzo sensowną, typu wspomniany Wojciech Pertkiewicz, mm -hmm. to też chodzi o to, czy, na, czy ty, jeśli patrzysz na człowieka, czy ty mu wierzysz. A to, czy ty mu wierzysz, zależy od jego dorobku, czy był wiarygodny, czy był konsekwentny w swoich decyzjach. To są takie postaci, którym po prostu ja wierzę. Na przykład gdyby taki Jacek Zieliński na, nagle uznał, że e, zakończył swoją misję w Legii i chce zostać prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, to dla mnie jest osobą po prostu na tyle analityczną, kompetentną i z takim trzeźwym spojrzeniem, że też to jest gość, któremu ja bym uwierzył. Myślę, że dziś Marek Koźmiński może się walić po głowie i zastanawiać, z kim ja przegrałem. No tak, tylko <laughs> jeśli on... Ale widać w nim żal. Nawet widać, widać, na maksa widać. Po ostatnim oczywiście. wywiadzie w golu. Ale widać straszny żal, ale chyba też o to, jak to środowisko wygląda, no bo ja wtedy... Znaczy generalnie w trakcie całej tej kampanii Miałem takie poczucie, że chciałbym, żeby kiedyś te wybory przebiegały nie w takiej atmosferze takiego partyjniactwa, na zasadzie, że z kim ty się napijesz, ten da ci większą szansę, żebyś ty wygrał te wybory, tylko żeby rzeczywiście to było tak oceniane poprzez program. No ale wiesz, w Barcelonie też mieliśmy wybory prezydenckie, gdzie wygrał kandydat, który nie przedstawił programu poza transparentem, a człowiek, który, który przedstawił program, przegrał. I który też miał Szawiego przynieść. Tak samo w PZP. -nie. Więc to nie jest tak, że takie rzeczy dzieją się tylko w Polsce, to mam na myśli. Ale ja generalnie jestem za takimi rządami, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, żeby minimalizującymi ryzyko w top wizerunkowych, bo wpadki zawsze będą, ale chodzi o to, żeby nie było takich w top jak tutaj. Że wiesz, sponsorzy, firmy typu Inpost, bardzo poważni ludzie zastanawiają się, co z tym zrobić. Na zasadzie, czy. Czy ja dobrze zrobiłem, że wszedłem w taką współpracę? Mm -hmm. Takie osoby nie powinny się nad czymś takim zastanawiać. Tak, przed takimi osobami to się powinno rozwijać czerwony dywan, panowie, czy wszystko jest na pewno ok w ramach naszej współpracy. Mm -hmm. Jeśli nie, jest, dajcie nam informację zwrotną i ewentualnie nad tym popracujemy. A nie, że ktoś doprowadza do sytuacji, w której tego typu firmy zastanawiają się, czy to było im potrzebne. Mm -hmm. To tak na koniec, a propos tych finansów, budżetów tych i tamtych. Brak awansu na euro będzie kłopotem dla wszystkich. Dla nas, dla, dla mm. nich, dla, dla pzpn u I czy będzie ten kłopot? Czy my pojedziemy, czy nie? Mm. Teraz możesz powiedzieć, że y, nie pojedziemy, a jak pojedziemy, to możesz mówić, że mówiłem, że pojedziemy. Nie, no myślę, że nie pojedziemy. nie pojedziemy. Myślę, że nie pojedziemy. Oczywiście mega trzymam kciuki za to, żebyśmy pojechali, bo chciałbym, żeby Michałowi Probierzowi poszło, chciałbym, żeby poszło tej reprezentacji. Dlatego, że y, każdy z nas na tym straci. Tak jak mówię, indywidualni twórcy, jeśli już mówimy przez pryzmat naszej roboty, indywidualni twórcy stracą najmniej. Stracą, ale generalnie życie toczy się dalej. Yy. Z punktu widzenia większych, na przykład telewizji, które pokazują mecze reprezentacji, no to jest duża strata, na, kosmiczna strata na oglądalności, na budżetach i tak dalej. Z punktu widzenia większych firm medialnych, to oczywiście też może być potencjalnie katastrofa. Więc mam wielką nadzieję, że pojedziemy. I to jest, wiesz, nawet taka, takie odbicie piłeczki w stosunku do tych, którzy często mówią, że nie ma my, po co nie, 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 że my czekamy na porażki. To, to jest najgłupsze myślenie, jakie można byłoby przyjąć. Ja pamiętam czas na Euro 2016, kiedy jeszcze wiesz, na weszło pisaliśmy tekst o reprezentacji Polski, to kurczę, to szły same laurki praktycznie. No ale nie mogłeś pisać czegoś innego. Laurka na temat Kamila Glika, jaki to jest wzorowy piłkarz? Krychowiaka. Krychowiaka, Krzysztofa M Mączyńskiego. I wiesz, i to się super klikało. I ludzie to chcieli czytać, i wtedy były wiesz rekordy. I nie wiem, jak to było później oczywiście, bo też y, czytanie, czytelnictwo spada i tak dalej, ale generalnie przyjście Roberta Lewandowskiego wygenerowało w pewnym momencie tak nieprawdopodobny hype wokół meczów Barcelony, wokół programów i tak dalej, że to, co się dzieje teraz wokół Lewego, to jest coś fatalnego tak naprawdę. Przyjście Krzysztofa Piątka do Milanu, no to w Eleven to doprowadziło do wybuchu jakiejś bomby od środka tak naprawdę. Takiej pozytywnej mam na myśli. Przecież on wtedy chyba robił nawet lepsze liczby niż Lewy. Każdy taki sukces jest potrzebny. Dlatego ja naprawdę mega trzymam kciuki żeby nie trzeba było nagrywać kolejnych wiesz materiałów y, co poszło nie tak u Roberta Lewandowskiego. Dlaczego znowu jest źle? Dlaczego to? Dlaczego tamto? Dlaczego reprezentacja Polski wygląda tak jak wygląda? Ale nie pojedziemy, bo yy, bo wydaje mi się, że jest już za późno, żeby odbudować to, co zostało zawalone. Aczkolwiek widzę jak pracuje ten sztab i kurczę, jeśli nie awansują, to będzie mi ich jeszcze szkoda. No bo to naprawdę są ludzie, którzy się tej robocie poświęcają, w przeciwieństwie do poprzedników z Portugalii. Bo ich pewnie mniej byłoby szkoda, dlatego że no, wiedzieliśmy wszyscy, że tam jest odstawiana amatorka. A tu nie masz trochę takiego spojrzenia subiektywnego, bo jednak się znacie i lubicie? No widzisz, ale na przykład w tym wyborze byłem za papszunem, nie? Aha. Więc Dla... okay. obiektywnie, oczywiście znamy się, lubimy się i znamy się od wielu lat, ale. Na przykład w tym w przy tym wyborze byłem raczej za Markiem Papszunem. No staram się patrzeć na to, wiesz, obiektywnie. Yy, I nie chcę dołączać, wiesz, do chóru takiego krytykowania, probierza po prostu za wszystko. Nie, nie do końca podobała mi się ta kandydatura. Widziałem bardzo wiele mankamentów, ale skoro on już te pracę dostał, to po prostu chciałbym też dożyć takich czasów, w których będziemy mieli selekcjonera, który pracuje przez kilka lat. Czy znaczy ja z założenie, że skoro już jest, dajmy mu kredyt, zaufania. No oczywiście, że tak. I tak tego no, nie jak, zmienimy, że jest. Jak najbardziej. Poza tym, wiesz, no, on zna tych piłkarzy, jednak to jakby. Są pewne przesłanki za tym, żeby jednak mu te reprezentacje powierzyć, natomiast większe były za tym, żeby powierzyć Papszonowi. Tak uważam w tym momencie. No, nie było zbyt wielkiego wyboru teraz, i mam nadzieję, że mu się, że mu się powiedzie, bo, bo też wiem, jak Michał Probierz pracuje. Wiem, że on generuje bardzo wiele jakichś tam skrajnych, negatywnych emocji. Uważam, że on za dużo cza czasu i energii na to poświęca, na przejmowanie się tym wszystkim, ale naprawdę jest ostatnią osobą, której można byłoby zarzucić, wiesz, jakieś takie bumelanstwo. Więc jest, jest profesjonalistą. Więc mam nadzieję po prostu, że, że ten sukces się pojawi. Ale nie wierzymy. czy nie wierzysz w to za bardzo. Tak mi logika każe sądzić. Mam nadzieję, że się pomylę. Też tak mam nadzieję. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki Tomek Czonga był moim i Waszym gościem. Widzimy się w następnym odcinku. Zachęcam do odwiedzin do kanału Tomka i do, gry, do gry planszowej. Tak, to... tak, El Rondo. Wyprodukowaliśmy taką grę do nauki języka hiszpańskiego poprzez piłkę nożną, także wiem, że zaczyna się taka moda nawet wśród dziennikarzy sportowych, żeby uczyć się tego języka. Jest bardzo przyjemny, więc polecam. Ja też polecam, zachęcamy, i do zobaczenia. Hej!